O, dobra, jesteśmy. Chyba i kamerka, jak zwykle, problemy z kamerą. Zadowolona. Witajcie na trzecim webinarze kanału Pistacja Matematyka. Ja jestem Patryk, korepetytor. A... Ja jestem Zosia, uczę matematyki w szkole. Dzisiaj rozwiążemy na tym webinarze zadania, które pojawiło się na dzisiejszym egzaminie z matematyki. Omówimy wszystkie zadania po kolei. Jeżeli będziecie mieli jakieś swoje pomysły, też postaram się do nich odnieść, powiedzieć wam coś na ten temat, czy tak by się dało zrobić, czy nie do końca. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, starajcie się o nich pisać. My będziemy się odnosili do tych uwag w miarę możliwości. Tutaj. Na bieżąco. Na bieżąco albo na czacie nasz kolega Andrzej będzie wam opowiadał. Oczywiście, już widzę, że zawarła tutaj niezła dyskusja na temat tego, jak wam poszło, więc możecie pisać dalej. Jesteśmy bardzo ciekawi tam, jak wasze egzaminy. No i dzisiaj zajmiemy się tym, jak Zosia wspomniała, egzaminem ósmoklasisty. Oraz zapraszamy was do zasubskrybowania naszego kanału Pistacja Matematyka. Będziecie wtedy na bieżąco z nowymi webinarami oraz naszymi nowymi filmami, których wychodzi coraz więcej. No i życzymy wam, żebyście nie odkryli w trakcie tego webinaru żadnych dodatkowych błędów, tak. Jeszcze nie wiecie. No tak, żeby ten webinar raczej przyniósł wam radość, niż żebyście byli zesmuceni tym, że coś tam nie poszło. No to cóż, wydaje mi się, że to jest tyle wstępu, nie będziemy przedłużać i rozpoczynamy. To od pierwszego zadania. A pierwszym zadaniem zajmę się ja. Tak, Zosia, tutaj. Tak. Bo słuchajcie, mamy takie zadanie. W tym zadaniu mamy kilka osób. Tak, mamy Natalię oraz mamy Ewę. I mamy coś powiedzieć na temat tego, w jaki dzień wypadły urodziny tych dwóch dziewczynek. A nie, mamy trzy, mamy dwie dziewczynki. Natalię, Ewę. I Karol. Karol, dziewczynka. Dobra, ale Natalia wiemy, kiedy się urodziła, 31 sierpnia i wiemy, że to jest czwartek. Teraz pytanie jest o Ewę. Ewa, wiemy, że ona się urodziła 18 sierpnia, tak? No i metod rozwiązywania tego typu zadań jest kilka. Najprostsze chyba, moim zdaniem. To po prostu to policzcie, zobaczcie, że pomiędzy 31 sierpnia a 18 sierpnia nie upływa wcale tak dużo czasu. Wiemy, że 31 sierpnia to jest czwartek, tak? W takim razie tydzień wcześniej minus 7 to będzie 24, czyli 24 sierpnia też będziemy mieli czwartek. To jest 24 od 18, czy się różni, jeszcze dajmy sobie raz 7, to będzie 17, czyli 17 sierpnia też mamy czwartek. No dobra, skoro 17 sierpnia jest czwartek, to 18 sierpnia, dzień później, będzie piątek. Czyli to zdanie jest prawdziwe. Dobra, to teraz Karol. Karol, trochę gorsza sprawa, urodził się 2 października. Czyli zobaczcie, zupełnie inny miesiąc. Ja zrobię w ten sposób, że najpierw z 31 sierpnia przejdę do 2 września. Czyli zobaczcie, skoro 31 sierpnia to jest czwartek, to 1 września, oj, to był sierpień, lipiec, nie? To będzie piątek i 2 września to będzie sobota. Dobra, czyli wiemy, że 2 września jest sobota, a mamy obliczyć 2 października. No teraz, no nie będę już tak dodawała po jednym dniu aż do 2 października, bo 7 też mi się nie chce. Pomiędzy 2 września a 2 października ile będziemy mieli dni? Zastanówmy się. Skończy się nam wrzesień, przejdzie do października. Wrzesień ma dni 30, bo jest po sierpniu, który miał 31 dni. Czyli 30 dni mamy pomiędzy 2 września a 2 października. I teraz tak, pytaj, ile tam się pełnych tygodni zmieści? 30 to jest 28 plus 2. Tak, 28 to jest 4 razy 7. To jest, są pełne tygodnie, tym się nie musimy przejmować. Czyli po 28 dniach byłaby kolejna sobota. Natomiast jeden dzień później to będzie niedziela i jeszcze kolejny dzień później to będzie poniedziałek. Zgadza się, tak? Posłuchajcie, jak rozpisaliście sobie cały kalendarz i wystarczyło wam na to czasu, to oczywiście jest to poprawne rozwiązanie. Nie można tylko zapomnieć o żadnym dniu tygodnia. Moja uczennica raz zapomniała o sobocie.
rozpisując cały kalendarz pieczołowicie. I całe rozwiązanie było do wyrzucenia. No nie wiem, jak o sobocie można zapomnieć. No tak, raczej od poniedziałku, nie? No. Bo się chciało o piątku. Właśnie. Dobra, to idziemy dalej. Uwaga, ustawię ci tylko tak. Dobrze. I teraz zobaczcie. Liczba 1450 jest zaokrągleniem. Tak? Czy to jest liczba, która nam powstaje? Czy mamy jakąś liczbę, nieznaną nam liczbę, przyjąłem w kwadraciku, ją zaokrąglamy i powstaje nam liczba 1450. Czyli to jest zaokrąglenie, wynik zaokrąglenia. Do rzędu dziesiątek, czyli do drugiej cyfry. Tak? Zgadza się, po tej drugiej cyfrze mamy 0. Wszystkie pozostałe cyfry zastępujemy zerami. I pytanie jest, ile jest wszystkich liczb naturalnych, różnych od 1450, zobaczcie, na to wam podkreślili, żebyście tu nie zapomnieli, że tej liczby nie liczymy, które mają takie zaokrąglenie. Dobra, to zacznijmy od początku. No 1450 miałoby takie zaokrąglenie, no ale tej liczby nie liczymy, ale dalej. 1450, potem jest 1451. Czy ono się zaokrągla do 1450? Zgadza się. Zobaczcie. Jak zaokrąglam do tej cyfry, patrzymy na kolejną, jedynkę, ponieważ jedynka nie jest piątką, ani większą cyfrą, to nic nie robimy z tą piątką, powstaje nam 1450. Dalej, możemy 1452, też się zaokrągla do tej liczby, ponieważ dwójka nie jest piątką albo większą liczbą. Dalej mamy 1453, tak samo, i 1454. Zauważcie, że 1455 już ma tutaj piątkę, więc ta piątka by wpłynęła na tą piątkę, to by się zrobiło z tego 6. Czyli ta liczba jest zła. Ta liczba w zaokrągleniu nie daje nam tej liczby i każda kolejna też już będzie większa, to jest ważne. Dobra, ale to nie są wszystkie liczby, które nam dają takie zaokrąglenie. Możemy jeszcze rozważać liczby mniejsze od tej liczby. Liczbą mniejszą będzie 1449. Tak, o jeden mniejsza, też daje tą liczbę, bo dziewiątka jest większa od piątki, więc podnosimy czwórkę, robi się tam 5 i 0. Dalej mamy 1448, tak samo, 1447, 1446 i 1445, tak? Bo piątka jeszcze powoduje zaokrąglenie i podniesienie tej czwórki do góry. Natomiast znowu 1444, bardzo ładna liczba, jest błędna, ponieważ zaokrąglenie da nam 1440. Czyli w takim razie mamy tutaj 4 liczby plus 5, czyli 9 takich liczb. Dobra, a ogólnie byłoby 10, ale nie możemy tej jednej policzyć. No ja się na to naciąłem akurat, przyznaję się bez bicia. Już nie chciałam tutaj patrzeć wykupywać. Ale ja sam się wkochałem. Tak, ale zanim tutaj... Bo rozwiązywaliśmy dla was zadania, postanowiliśmy samodzielnie się sprawdzić i mieliśmy pewne rozbieżności. Więc trzeba uważać, robić uważnie. Dobra. Posłuchajcie. Tutaj mamy trzy takie wyrażenia. Jedno, drugie, trzecie. I niestety, jak popatrzycie na te odpowiedzi, to nie da się zrobić tego naokoło. Trzeba każdą sprawdzić. Żadna odpowiedź nie pozwala nam czegoś wyeliminować. No dobra, nie ma odpowiedzi, tylko pierwsza. Ale nam dużo nie pomaga. Dobra. A to zacznijmy może od końca. Od końca? No dobra, od końca. Tu mamy 2 do potęgi 8, 5 do potęgi 8 i 5 do potęgi 8. To jest taki wzór, który się rzadziej trochę przydaje, ale ja może go napiszę tutaj. Jeżeli mam a do potęgi n razy drugą liczbę b do potęgi n, to mogę to wziąć we wspólny nawias i pomnożyć a razy b, i wynik dopiero podnieść do potęgi n tej. Tak? Ten wzór jest rzadziej trochę stosowany, więc go przypominam. A tu mamy po prostu trzy takie liczby, czyli mamy a, b i c. Ja zrobię w ten sposób, że wszystko włączę we wspólny nawias. Miałam 2 razy 5 razy 5 do potęgi 8 i to będzie to samo, co 2 razy 5 razy 5 to jest 25 razy 2, czyli 50, czyli to jest 50 do potęgi 8. Tak? Czyli ta trójka jest równa 50 do potęgi 8, czyli odpowiedź ta jest błędna, bo tylko druga odpowiedź nie może być poprawna. Dobra, weźmiemy sobie drugą odpowiedź. Co tutaj możemy zrobić? Tu mamy, zobaczcie, 5 do 10 i 5 do 2, wspólna podstawa. Czyli mam a do potęgi n tej dzielone przez b do potęgi, nie b,
A do potęgi MTej, czyli ta sama podstawa, to samo na dole, i różne wykładniki. I tutaj dla odmiany zamieniamy to na odejmowanie wykładników. Ten wzór wasz częściej się pojawia w szkole. Dobra, i to jest 5 do potęgi 10 minus 2, czyli 8, i razy 10 do potęgi 8. I znowu korzystamy z tego wzoru. Mamy ten sam wykładnik, różne podstawy, wspólny nawias. I dostajemy 50 do potęgi 8. No dobra, czyli ta odpowiedź też jest poprawna, czyli ta odpowiedź jest błędna, bo tylko 3 nie jest poprawne, 2 też jest poprawne. Czyli od razu widać, że poprawna musi być ta, nawet nie musielibyśmy sprawdzać tej odpowiedzi. Ale mimo wszystko to zrobię, bo chcę wam pokazać coś. Ono jest trochę trudniejsze do sprawdzenia, to celowo zostawiam na koniec. Ja to przepiszę na dół, bo tam już nie ma miejsca. Mamy 5 do potęgi drugiej razy 10 do potęgi 8 razy 5 do potęgi czwartej. Ja zacznę od połączenia tych dwóch rzeczy. Tu analogiczny wzór do tego, jeżeli mam a do potęgi n tej, mnożę to przez a do potęgi m tej, to jak tu było dzielenie, odejmowaliśmy, tutaj jest mnożenie, to dodajemy wykładniki. I parę działań podobnych do siebie. Czyli ja to z tym mnożę, mogę, bo kolejność mnożenia jest dowolna, mogę sobie ją zamienić, to będzie 5 do potęgi 6 razy 10 do potęgi 8. I zobaczcie, tutaj 5 do potęgi 8 razy 10 do potęgi 8. Tu 5 do potęgi 6 razy 10 do potęgi 8. Tu zdecydowanie jest za mało tych piątek. Czy to nie są dwie takie same liczby? Tak? Tak naprawdę to będzie tyle samo, co 50 do potęgi 8 dzielone przez 5 do potęgi 2, tak? Nie dzielone, tak, dzielone. Dzielone, dzielone, już by się... dobra, jeszcze raz napiszę, posłuchajcie, bo to 50 do potęgi 8, tak? I jak z tego zabierzemy dwie piątki, to będzie dobrze i to będzie tyle, co tutaj, tak? Akurat tego nie musicie wiedzieć, jak zobaczcie, można było sobie się bez tego obejść, czyli to jest błędny rachunek, tak? Tutaj się tego 50 do potęgi 8 nie da przedstawić, czyli odpowiedź druga i trzecia. Okej, okay, czyli B. Tak. No wszystko się zgadza. Dobra. Okej, okay, czwarte. To też jest ciekawe zadanie. Najpierw potęgi, potem pierwiastki, to tam tematycznie się łączy. Dobra. Tutaj mamy szacowanie. To jest trudna rzecz. Zobaczcie. Ja sobie... Ale te liczby są wam dobrze znane. One są blisko pewnych znanych wam potęg. A jak ja zajmę się najpierw tą pierwszą liczbą, mam tutaj pierwiastek z 35. 35 jest blisko pewnej liczby, kwadratu pewnej liczby, i to będzie blisko kwadratu szóstki, czyli blisko 36. Mogę napisać, że to jest więcej niż 36, czyli niż 6. To jest mniej niż 6, a z drugiej strony to będzie więcej niż 5, tak? Dlatego, że pierwiastek 35 jest większy niż pierwiastek 25. Czyli to jest pomiędzy 5 a 6. W takim razie ta pierwsza liczba będzie pomiędzy 4 plus 5, czyli pomiędzy 9, a 4 plus 6, czyli 10. Tak? Ja celowo napisałam oba ograniczenia. Akurat w tym wypadku jest potrzebne nam tylko to jedno, ale żeby to przećwiczyć, napisać. Dobra. Czyli ta odpowiedź jest ok. Tak? Czyli widzimy już, że to i to nam odpada. Tak? Bo to wyraźnie jest mniejsze niż 10, więc tak naprawdę wystarczyłoby teraz sprawdzić tylko te dwie odpowiedzi, a właściwie jedną z nich. Tak? Ale znowu, jeżeli sprawdzicie obie, to jest szansa, że znajdziecie błąd w razie czego. Więc warto też, jeżeli macie czas, sprawdzać wszystko. Czyli pierwiastek 17, znowu w ten sam sposób, to będzie, ja tu z tej strony jest prościej, to jest więcej niż pierwiastek z 16, nie, czyli niż 4, a z drugiej strony będzie mniej niż pierwiastek z 25, czyli niż 5. Każdy pierwiastek z liczby naturalnej można ograniczyć z dwóch stron przez dwie kolejne liczby naturalne. To się bardzo często przydaje. I patrzymy. Czyli to jest pomiędzy 4 plus 6, czyli 10, czyli znowu się opowiada 10, ale zobaczcie z złej strony, tak? Bo to, ta liczba jest większa niż 10, a mniejsza niż 11.
Tak? Czyli ta odpowiedź jest błędna. Czyli zostaje nam, że to jest to. No to jeszcze sobie sprawdzimy, dobrze? To ja jeszcze wezmę może tą ostatnią odpowiedź i zbadam. Tu mamy pierwiastek z 26 i on jest większy oczywiście niż pierwiastek z 25, czyli niż 5, ale jednocześnie będzie mniejszy niż pierwiastek z 36, czyli niż 6. Czyli zobaczcie, ta liczba jest pomiędzy 5 a 6. Czyli ta liczba nasza czwarta... Wychodzisz troszeczkę za... O, tak! Patryk mnie pilnuje. To dobrze. Wszystko widzę. Bardzo. To ja napiszę tutaj trochę inaczej. Ta liczba będzie pomiędzy 15 minus 5 to jest 10, a 15 minus 6 to jest 9. To będzie pomiędzy 9 a 10. To troszeczkę jest inaczej, bo zobaczcie, tak jakby liczba od tej liczby lądowała nam po tej stronie, a ta od tej po tej stronie, tak? No nie jest nic dziwnego. To się bierze z tego, że to jest odejmowanie tym razem, tak? Jeżeli ja odejmę większą liczbę, to otrzymam mniejszy wynik, niż gdybym odjęła mniejszą liczbę, tak? Ta liczba jest pomiędzy 9 a 10, tak jak było trzeba. To samo można zrobić tutaj, to ja może jeszcze szybko napiszę. Pierwiastek 48 to jest oczywiście mniej niż pierwiastek 49, czyli niż 7, ale więcej niż pierwiastek z 36, czyli niż 6. No, pomiędzy 6 a 7 i jeżeli 7 odejmę od 17, otrzymam 10. Tak, to możemy napisać. A z drugiej strony otrzymam 11. To jest pomiędzy 11 a 10. Dzięki temu, posłuchajcie, że ja tu mam te oba ograniczenia, to się nie muszę przejmować tym, że gdzieś mi wyjdzie w złą stronę ta nierówność. To mnie samo poprawi, tak? Ja od razu będę wiedziała, że liczba nie może być większa niż 11, a mniejsza niż 10. Tak? Dlatego to jest warto, bo oba te ograniczenia stosować jednocześnie. Okej, okay, to myślę, że robimy dalej. Tak, jeszcze jedno zadanie, którym ja się zajmę i zaraz okay, Patryk mnie wspomoże. Dobra. Ojej, to jest długa treść. Zawsze jak robię zadania, to zaczynam od zadań z najkrótszą treścią. O, to jest też dobry trik. Zaczynajcie od zadań z najkrótszą treścią. Tak, na pewno na egzaminie to może raczej po kolei się robi, tak? Ale jak mam 5 zadań, to zawsze zaczynam od tego z najkrótszą treścią. Nie zawsze najprostszego. Dobra. Adam przygotował karty do gry z 4 arkuszy kartonu. Czyli ja mam 4 razy mam arkusz kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na 4 części. Czyli ja ten arkusz dzielę na 4 części, tak? A następnie każdą z tych części podzielił na 4 części. Czyli ja każdą z tych, może wezmę inny kolor, dzielę na 4. O, tą, tak? Tą tutaj też. Tą tutaj też. I tą tutaj też. No jakbyście mieli kratki, to można było to zdecydowanie wygodniej zrobić na egzaminie. Tam brudnopisu było w brud. Dobra, i teraz pierwsze pytanie jest, ile tych kart w ogóle było? No to patrzymy. Tych kart było 4 razy, mam 4 kartki. No ile było na jednej kartce? Na jednej kartce było 4 razy 4. Czyli to jest 4 do potęgi trzeciej. Ła. 4 do potęgi trzeciej. I to jest 64, to jest potęga, którą warto pamiętać. Warto pamiętać na pamięć, posłuchajcie, sześciane liczb od 1 do 9, one się czasami przydają. To jest odpowiedź B. Tak? I potem jest drugie pytanie. Ile kart mógł maksymalnie otrzymać każdy z graczy? Tam była wcześniej taka dana, że było 5 graczy i każdy ma otrzymać jednakową liczbę kart. Tak? No co musimy tu zrobić? Musimy liczbę wszystkich kart, czyli 64, podzielić przez 5. Ja pamiętam akurat, że 5 razy 12 to jest 60. Tak? A jeżeli nie, to może to pod kreską policzyć. Czyli to jest 12 i 4 piąte. Tak? No i teraz ile maksymalnie? Mógłby być gracz, który otrzymałby 13, gdyby nie było tego, że oni mają mieć jednakową liczbę kart. Tak? Czyli to nie jest tak, że ja rozdaję wszystkie karty i każdy dostaje tyle, ile dla niego wypadnie tych kart, tylko każdy ma mieć tyle samo kart. Dlatego każdy może mieć 12 kart i zostaną nam wtedy 4 karty reszty, tak? Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć przy tym zadaniu. Taka ciekawa obserwacja. Zobaczcie, jeżeli zaczniemy od drugiego podpunktu, to znaczy,
Ja mogę, skoro mają otrzymać, każdy z pięciu graczy ma otrzymać 12 albo 13 kart, to gdyby otrzymali ich 12, to by było 12 razy 5, czyli 60 kart. Natomiast gdyby było 13 razy 5, to by było, ojejku, to jest trochę prawie, 65 kart, tak? Zauważcie, że w takim razie wszystkich kart nie mogło być 32, skoro któraś z tych odpowiedzi jest poprawna. To ta nie może być poprawna, tak? Czyli to musiało być 64. A skoro to jest 64, to ta też jest niepoprawna. Tak? Czyli ja nie musiałam nawet umieć obliczyć ile z tych wszystkich kart, bo to wynika z zadania. Ciekawe, czy któreś z was tak policzyło. O, napiszcie w komentarzu. Bardzo ciekawe. Ja na to nie wpadłem, ale coś na to wpadła. Okej, okay, to teraz przejdziemy do mojej części zadań zamkniętych. Ale jeszcze wrócę, spokojnie. Tak, Zosia jeszcze wróci, oczywiście. Poza tym będzie tutaj cały czas wspierała mnie głosowo. Zajmiemy się zadaniem szóstym. Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do wody w tym syropie jest równy 5 do 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? To w takim razie spróbujmy sobie to zrobić. To na początek mamy 5 jednostek cukru i 3 jednostki wody. Czyli tak, 5 jednostek dzielimy na 5, dodać 3 jednostki, bo taki tyle będzie miał stosunkowo cały roztwór. Czyli jest to 5 ósmych. I tutaj pokażę wam pewien trik na to, jak to rozwiązać, korzystając z tych odpowiedzi, które mamy. Wiemy, że 4 ósme to jest dokładnie 50%. Prawda? Więc tutaj 5 ósmych musi być na pewno większy niż 50%, dlatego odpada nam odpowiedź A, odpowiedź B i odpowiedź C. Jednym prostym trikiem, nawet nie chcę się tego liczyć. Natomiast 60%, jakbyście chcieli sobie rozpisać, to jest 6 dziesiątych, czyli 3 piąte. No 3 piąte to nie jest 5 ósmych, więc od razu ten wynik mogę skreślić. I mam odpowiedź, że to jest E. Tak, słuchajcie, jedna uwaga. 3 piąte to nie jest 5 ósmych, tak? Dlatego, że są to ułamki maksymalnie skrócone, tak? A, zgadza się. Gdyby to nie były ułamki maksymalnie skrócone, mhm. to by jeszcze nam nie mówiło, że to nie jest ten sam ułamek, tak? Bo mogło być... Zgadza się. Poza tym też warto zapamiętać, że 1 ósma to jest zawsze dokładnie 12,5%. To jest taka liczba, którą wypadałoby pamiętać. Bo 125 razy 8 to jest 1000, tak? To jest tak. Taki rachunek dziwny, ale przydatny. Mhm, zgadza się. Mi się nieraz przydał, wam może też. A w ostateczności, posłuchajcie, można podzielić 5 przez 8 pod kreską. Też wyjdzie. Aha, właśnie, tak. Dzielenie to trzeba umieć dzielić pod kreską, a to nie jest już takie oczywiste dla wszystkich. Trochę zapomniało. No dobrze, no to robimy szybko kolejne zadanie, bo nie są trudne. W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa po 4000 zł. Tak? Zosia coś tak. Ma chwilę, chciała chyba wytłumaczyć to zadanie. Nie, tak, posłuchajcie, bo tutaj jest... Zanim posłuchajcie, zwróćcie uwagę, że to jest powiedziane więcej niż 10 pracowników, tak? Więc my nie możemy po prostu policzyć tej średniej, tak? Więc musimy tu bazować na naszym zrozumieniu pojęcia średniej, tak? Oczywiście. Czyli nie możemy policzyć średniej ileś, aczkolwiek jeżeli weźmiecie sobie 12 pracowników i policzycie na przykładzie, tak? Mhm. No to jakaś jest tutaj, aczkolwiek nadal nie będzie tutaj jednoznacznie, bo nie uzasadnicie tego. Jak uzasadnienie uzasadnienie, to nie było takie proste, tak? Ale w testowym możecie skorzystać z waszej wiedzy. Ja wam powiem, jak to policzyć w taki może prosty i zrozumiały sposób. Jak się liczy średnio? Otóż mamy ileś pracowników, musimy to pomnożyć przez 3000, bo każdy z nich zarabia 3000 zł. Mhm. Tutaj sobie daruję już tą jednostkę złotych. I musimy do tego dodać drugą połowę, czyli dokładnie tyle samo. Mhm. Ja stosuję kwadracik, ale równie dobrze mógłby być to jakaś litera. X na przykład. To są wyrażenia algebraiczne po prostu. Dokładnie. Mnożymy to razy 4000. I oczywiście musimy całość podzielić przez łączną sumę tych pracowników. A tych samych pracowników będzie... Kwadrat. Kwadracik, tak. Kwadracik plus kwadracik. Taką niewiadomą, bo słuchajcie, mogliście mieć na początku szkoły podstawowej, tym się czasem równia z kwadracikiem robiło. Tak, właśnie. Ja lubię kwadraciki, bo są bardzo wymowne. No i jak mamy, wszystkich pracowników jest dwa razy kwadracik, bo kwadracik plus kwadracik to są dwa kwadraciki. I teraz cóż, możemy sobie napisać, że jest to kwadracik razy 7000. Mhm.
Natomiast tutaj mamy te dwa kwadraciki. To dwa kwadraciki to jest mnożenie znowu, tak? I na górze mnożenie będzie mnożenie, więc co możemy przy tym mnożeniu zrobić, pytanie? Możemy po prostu... Skrócić. Skracamy te kwadraciki, dostajemy 7000 przez 2, czyli 3500. I średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500. No zobaczcie, że nawet nie znając ilości pracowników, mając tylko takie szczątkowe dane, możemy stwierdzić, że jest to prawda. Od razu. Wiemy, ile jest jednych, ile jest drugich, jest ich tyle samo, to się skraca. Dzielimy po prostu przez liczbę wszystkich pracowników, a to jest dwa razy kwadracik, bo to jest kwadracik plus kwadracik, naprawdę. Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. No to spójrzcie. Jeżeli byśmy od tego kwadracika odjęli po jednym pracowniku, tak samo stąd po jednym, no to wynik nam się nie zmieni. No bo mógłbym to napisać niżej, ale to widać tutaj, że tak naprawdę ta średnia nie zależy od tego, co jest w tym kwadracie. Nieważne, czy mamy po 12 pracowników w jednej i drugiej grupie, czy po 11 pracowników, średnia i tak będzie zawsze wynosiła te 3,5 tysiąca, jeśli odejdzie pracownik, który zarabia 3 tysiące i 4 tysiące. Tak. Ważne jest, że odszedł jeden taki, jeden taki. Ten wzór działa i w jednym i drugim przypadku, tak? Posłuchajcie, bo my nie użyliśmy tej liczby pracowników. Dokładnie. Tak? Więc to nieważne, ten kwadracik to może być o jeden więcej, jeden mniej, wszystko jedno, tak? Gdyby doszedł jeden taki pracownik, jeden taki, też by ta średnia wynosiła tyle samo, tak? Gorzej by było, gdyby doszedł pracownik tylko jednego razu, tylko jeden zarabiający 4000. Wtedy średnia by się zmieniła. I ta średnia już by zależała od liczby pracowników. I nie wiedzielibyśmy jak, bo nie znamy całkowitej ilości. Ale o to na szczęście nas nie pytają już. Dobrze, trochę algebry, czyli coś fajnego w końcu. Wyrażenie jest równe. No to takie wyrażenie po prostu trzeba sobie obliczyć. Ja je przepiszę. I są dwie metody. W zasadzie dwie niezbyt trudne metody, ale ja pokażę każdą z nich. Pierwsza metoda to jest po prostu wymnożenie każdego składnika w nawiasie przez siebie. No to zrobimy to bardzo szybko. 2a razy 3b to jest 6ab. Potem mamy 2a razy minus 2a, czyli minus 4a kwadrat. Potem 3b razy 3b, czyli dodać 9b kwadrat. Oraz 3b razy minus 2a, czyli wychodzi to minus 6ab. Zobaczcie. Tutaj mamy minus 6ab, tutaj na plusie, od razu możemy sobie to skreślić. To jest 9b kwadrat, odjąć 4a kwadrat. I taka odpowiedź się pojawia, jest to odpowiedź C. A, dokładnie to. Jeszcze drugą metodą, na pewno być może część z Was taką metodę wykorzystała, jest skorzystanie ze wzoru skróconego mnożenia. Ja go tutaj napiszę na górze. To jest coś takiego. I wystarczyło, że zauważyliście, że tutaj możemy sobie zamienić 2a i 3b kolejnością. Wtedy mamy 3b, dodać 2a, natomiast w drugim nawiasie 3b odjąć 2a. To nie jest dużo szybsze, posłuchajcie, ale odrobinę jest. Jak ktoś dobrze ma opanowane te wzory, to by mu pomogło. Tych wzorów jeszcze nie musicie znać, ale w liceum będziecie z nich często korzystali, więc warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Okej, to jest w zasadzie wyprowadzenie tego wzoru opiera się na tym, że wymnażamy te składniki ze sobą. Nie, część was by nie widziała te wzory, bo na przykład na kółko się często pojawiają, ale... Na kółka to też ciekawa rzecz. To tak, naszym a kwadrat jest w tym wypadku 3b, no to też jest dziwne, bo a kwadrat to jest 3b, ale robimy zgodnie z tym wzorem. Odjąć 2a do kwadratu, czyli jak podniesiemy sobie obie te liczby do kwadratu, to mamy 9b kwadrat, odjąć 4a kwadrat. Dostaliśmy dokładnie taki sam wynik, no to było raczej oczywiste, że tak powinno być. Tak wygląda odpowiedź na to zadanie, po prostu. Dosyć proste. To przejdźmy dalej, bo nie ma co... W sensie, pojawiły się dwa ciekawe pytania, to Patryk będzie tam się przygotował, a ja na nie odpowiem. Tak. Słuchajcie, jeżeli jest pytanie prawda, fałsz, tak? To no zawsze na egzaminie ma dwa podpunkty z matematyki. Jeden i drugi. I aby uzyskać punkt, trzeba zrobić oba podpunkty jednocześnie. Dobrze. Więc jeżeli macie jedno dobrze, drugie źle, to niestety macie zero punktów w zadaniu siódmym, tak? Natomiast co do progów punktowych nie możemy tego powiedzieć, ponieważ te progi są w każdym roku inne, ustalone na podstawie wyników, które mają osoby zdające w danym roku, tak? Bo egzaminy są różne, oceny są różne i to w każdym roku te progi się zmieniają.
Okej, okay. To w takim razie mam nadzieję, że Zosia wyczerpała temat, a ja zajmę się zadaniem 9. W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne odpowiednio K równe tyle i L równe tyle. I pytanie, na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny, już przyzwyczajenie u nas ze slangu biurowego, część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL. To jest bardzo ważna informacja, bo będziemy liczyć środek. Właśnie, wspomniałem, że liczymy środek. A to oznacza, że musimy coś policzyć. Otóż tak, współrzędna x-owa środka naszego odcinka to po prostu średnia arytmetyczna współrzędnych x-owych. Czyli minus 17 dodać 15. Ten wzór powinien być w szkole. Dzielone przez 2, bardzo łatwo. Że pamiętacie. Tak, więc minus 17 dodać 15 to jest minus 2 przez 2, czyli mamy minus 1. I analogicznie robi się ze współrzędną środka, ze współrzędną y-ową środka tego odcinka. Czyli 6 dodać minus 4. Jeżeli Was to interesuje, to opublikowaliśmy niedawno właśnie całą playlistę na temat układów współrzędnych. Jest tam cały film poświęcony środkowi. O, to jest bardzo ważna informacja. Jeśli chcecie sobie trochę więcej dowiedzieć się na ten temat, to zapraszam. A tutaj szybciutko już policzyłem na ile to będzie, bo to dosyć proste rachunki. Więc tak, nasza współrzędna x-owa to jest minus 1, a y-owa to jest 1. No i skorzystajmy z byle jakiego teraz układu współrzędnych i przesuńmy się. Musimy się przesunąć x w lewo o 1, bo jest minus 1, i y 1 do góry. Czyli wylądujemy tutaj, w tym obszarze. Więc to jest ta odpowiedź. Odpowiedź B. Czyli to jest odpowiedź B. Posłuchajcie. Zauważcie, że ten wynik minus 1,1 jest bardzo blisko tego początku układu współrzędnych punktu 0,0. To miało pewnie zapobiec temu, żebyście rysowali ten rysunek, ale papierów kratkę mieliście dosyć. Więc jeżeli ktoś sobie narysował dokładny rysunek, to powinno mu wyjść. Linijką by się dało to policzyć bez problemu, tak? Ale trzeba być bardzo uważnym, bo te dane były tak dobrane, żeby za bardzo tego już nie ułatwiać. Tak, a poza tym czasu mogłoby Wam nie starczyć, ale taka metoda byłaby akceptowalna, tak. Skoro jest to zadanie zamknięte. Nawet w zadaniu otwartym. Tak? Aha. Tak, no okay, w zadaniu otwartym również byłaby poprawna. No dobrze. To zależy to trochę od pytań, jak było sformułowane, ale tak. Okej, okay, szansa, że była zaliczona. To róbmy 10. Kwadrat o boku A przedstawiony na rysunku 1 rozcięto na 2 przystające prostokąty, z których ułożono figurę jak na rysunku 2. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu. No to musimy tutaj policzyć obwody obu tych figur i zobaczyć, jaka jest ich różnica. Więc ja może zacznę od tego kwadratu. On ma boki równe A. Przecinamy go na pół, więc mamy ten bok jest 1/2 A, natomiast ten bok, no bez niespodzianek, 1/2 A również. Ciekawiej będzie z tym. Z tą figurą. To na początek. Te boki będą miały dokładnie 1/2 A wartość. Wypiszę wszystkie boki, żeby potem było mi łatwiej sumować. Ten bok to jest po prostu A. Te boki również będą równe A, zgodnie z tym, co tutaj się przecięło. Natomiast ja tutaj zrobię coś takiego. Tutaj, tutaj oraz tutaj zaznaczę sobie takie odcineczki. I zobaczcie, to wygląda tak, jakbyśmy rzucili cieniem tego odcinka, to dostalibyśmy odcinek równy długości A. Tak? Bo zobaczcie, w tym długim boku o długości A na dole wycinamy dziurę. Tak. I ta dziura ma taką samą długość, jak ten odcinek na górze. O długości, którą znamy, to już to jest 1/2 A na górze, tak? Ale możemy użyć tamtego odcinka, żeby zakleić tą dziurę na dole i te trzy odcinki w sumie mają o długość A. Dokładnie. Moglibyśmy sobie przesuwać tym dłuższym prostokątem po tej podstawie i długość nam by się nie zmieniła. No dobra, to w takim razie policzmy sobie obwód najpierw tego pierwszego, a potem tego drugiej figury. Czyli obwód kwadratu, no 4a tutaj. Nie musimy dodawać a plus 1/2 a razy 4. Dokładnie. Prościej jest obwód kwadratu policzyć po prostu. Natomiast tej drugiej figury, no to policzmy sobie. Zapisałem sobie wszystkie dane, więc teraz nie muszę się zastanawiać, po prostu sumuję, ile razy pojawia mi się A na tym rysunku. 1, 2, 3, 4. Czyli mam 4A oraz pojawia mi się 2 razy 1/2 A. Czyli dodać 2 razy 1/2 A. To oczywiście jest po prostu A, no bo te dwójki nam się skrócą. Czyli 4A dodać A to jest 5A.
To teraz czytamy sobie pytanie pierwsze. Obwód ułożonej figury jest większy o 1,5a od obwodu kwadratu. To jest ewidentnie fałsz, ponieważ różnica wynosi 1a. Obwód ułożonej figury jest równy 5a. No to już to policzyliśmy, więc zaznaczam prawdę. I to zadanie było dosyć proste, jak na mój gust. A trzeba było coś zauważyć. Takie marzenia. Tak, wycinanie dziury. Oczywiście. Zwracam uwagę tak, żeby dostać jakiekolwiek punkty, trzeba było tu obie odpowiedzi zaznaczyć poprawnie, tak? Aha, właśnie. Na ziemię połówek punktów nie przyznają. A to jest niestety ten problem. O dobrze, coś ciekawego tutaj w końcu. Widzę dużo... Geometria. Dobrze. Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty. I na podstawie tych informacji możemy stwierdzić, że... co tutaj się pojawia? Tutaj jest przystawanie trójkątów. Odpowiedź D to wszystkie trójkąty są do siebie przystające. To ja proponuję na początek policzyć kąty. I policzymy kąty na początek w pierwszym trójkącie. Jak możecie pamiętać, suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, więc od 180 stopni musimy odjąć sumę, która jest tutaj, czyli 45 stopni, dodać 76 stopni. To będzie, wynik tej sumy to jest 121 stopni, jeśli się nie mylę, jeśli coś mówię nie tak, to Zosiu... Wszystko dobrze. Okay, tak, to nie było takie oczywiste, czyli... Wynik to jest 59. Ale nam też się zdarza mylić, posłuchajcie, więc... Tak. Mylić się rzeczą ludzką. Właśnie. Mhm. Mamy tutaj 59 stopni. I zauważcie, że w tych kolejnych trójkątach nie pojawia nam się 59 stopni, prawda? Czyli te kąty są różne, a zatem nie mogą być przystającymi trójkątami. To może jeszcze jedną rzecz, bo to tak, nie pojawiają się 59 stopni, tylko zwróćcie uwagę, że to 59 stopni, tak? Mogą być w tym miejscu, a... gdzie jest ta myszka? Okej, pokażę. To może ja... Dobra, mogą być w tych brakujących, tak? Ważne jest to, zobaczcie, że w tamtych dwóch pozostałych trójkątach mamy kąt 55 stopni, prawda? W jednym i w drugim. I ten kąt 55 stopni występuje w tych dwóch drugich trójkątach, a nie ma go w pierwszym trójkącie. Czyli pierwszy trójkąt na pewno ma inne kąty niż drugi i trzeci. Dokładnie. Tak? Może jeszcze, bo Patryk tak szybko, on pewnie dobrze zna matematykę, więc ja chciałabym jeszcze może przypomnieć wam, co to znaczy, że trójkąty przystają. Mówimy, że czasami macie z tym problemy. Trójkąty przystające, czy figury przystające, to są po prostu figury identyczne w matematyce. I one muszą mieć między innymi wszystkie kąty takie same, tak? Wszystkie. Więc jeżeli zwróciliśmy uwagę, że kąty trójkąta pierwszego są inne niż kąta, trójkąta drugiego i trzeciego, no to na pewno ten pierwszy nie będzie przystał do żadnego z dwóch pozostałych. Mhm, dokładnie. Po prostu muszą mieć wszystkie wartości kątów i boków identyczne, a tak nie jest. Więc od razu widzimy, że ten trójkąt nie będzie przystający do tych dwóch trójkątów, więc możemy sobie zlikwidować odpowiedź A, bo trójkąt ABC na pewno nie będzie przystający. Odpowiedź C, bo tutaj też pojawia nam się trójkąt przystający. I wszystkie trójkąty są do siebie przystające, też eliminujemy, no bo to też nie będzie prawidłowa odpowiedź. I na drodze eliminacji zostaje nam odpowiedź B, praktycznie za darmo, policzenie jednego kąta w trójkącie. Coś, co jest dosyć proste i bardzo intuicyjne. Ale tak dla formalności policzmy. Formalności też sprawdzenia, bo jak coś jakiego policzycie jeszcze, to możecie sprawdzić, czy poprzednie obliczenia było poprawne. Tak. Fajnie będzie zawsze sprawdzić dla pewności. Jeśli zostanie wam trochę czasu albo nie jesteście pewni, to najlepiej sobie to wszystko jeszcze raz przeliczyć. Więc tak jak poprzednio liczymy ten trzeci kąt, to jest 55 stopni. To jeszcze nie wychodzę, zrobię taki... A, tak, bo ja muszę pilnować teraz Patryka. Teraz moja kolej w pilnowaniu, żeby Patryk nie wychodził. Jeszcze nie wychodzi Patryk. Suma tego to jest 104. 180 odjąć 104 to jest 76 stopni. Okej, nie wyszedłem. Więc tutaj mamy 76 stopni. Zauważcie, tutaj pojawia się 76 stopni i 55 stopni. Tak jak tutaj. Więc ten trzeci kąt musi mieć 49 stopni. Tak, bo jeżeli suma, dwa kąty są takie same w dwóch trójkątach, to trzecie kąty również będą takie same. Zgadza się, dokładnie. To teraz, czy suma kątów, czy nie suma, tylko czy identyczne kąty wystarczą nam do tego, żeby trójkąty były przystające? No jeszcze nie. Musimy mieć przynajmniej jeden bok, który będzie miał taką samą długość. W tym przypadku mamy bok długości 7 między kątami 76 stopni a 55 tak, stopni. On jeszcze musi być dobrze położony, musi być pomiędzy odpowiednimi kątami i bardzo dobrze, Patryk, że sprawdziłeś tutaj,
Rzeczywiście bok 7 przylega tutaj do 55 i 76 w obu trójkątach. Tak, tutaj. I to jest tak zwana cecha kąt, bok, kąt, przystawania trójkątów. Kąt, bok, kąt. Trójkąty, jak są przystające, mają wszystkie boki i kąty takie same, tak? Ale żeby stwierdzić przystawanie, to nie musimy znać długości wszystkich boków i kątów. Wystarczą niektóre boki i kąty, tak? W tym wypadku po dwa kąty i jeden bok w każdym z tych trójkątów. Okej, okay, dobra. No to temat wyczerpany. Jedziemy dalej. Tutaj zadanie... teraz geometryczne i teraz moje, z tego co pamiętam. Tak, z tego co pamiętam... Patryk, odpocznij chwilę. Miałem go nie robić, tak, napisz czegoś. Dobra. Posłuchajcie. Co my tutaj wiemy? Po pierwsze jest to równoległobok. Tak? Równoległobok ABCD, czyli ta duża figura jest równoległobokiem. I mamy też trójkąt równoramienny, w którym DE, DE jest równe AE. Tak? To jest ważna rzecz. Dobra. I zaczynając od tego, że to jest równoległobok. Skoro wiemy, że ten czworokąt jest równoległobokiem, chcemy coś o tym kącie powiedzieć. I wiem, że to jest trójkąt równoramienny, no to ja powiem coś o kątach w tym trójkącie. Można oczywiście powiedzieć, że tu jest 106, potem, że tu jest 106 i skorzystać z sumy kątów w czworokącie. A możecie też pamiętać, że w każdym równoległoboku suma kątów przy jednym ramieniu to jest 180 stopni. Więc tutaj będzie 180 stopni minus 106 stopni, czyli 76 stopni. 74. Tak, to są 74 stopnie. Czy to są 74 stopnie? Tak? Skoro jest to trójkąt równoramienny, to przy podstawie ma dwa takie same kąty. Czyli tu też będzie 70, tu też będą 74 stopnie. Teraz pytanie, jak obliczyć ten kąt? Skoro my znamy te dwa kąty, to możemy obliczyć trzeci kąt w trójkącie. Znowu sumy kątów w trójkącie. 180 stopni. Trochę inny niż to. Tu było kąty przy jednym ramieniu. W równoległoboku to są po prostu, tu jest po prostu suma kątów w czworokącie. Minus 2 razy 74 stopnie. To jest 180 stopni. Minus 148 stopni. Czyli ojejku, 32 stopnie. Nawet tego liczyć nie musiałaś. No tak. Zaraz się okaże. Spoileruję. Zaraz się okaże, tak. Zobaczcie. Tak naprawdę my teraz będziemy robili dokładnie to samo, tylko w analogiczny sposób. Bo te kąty, dwa, są kątami przyległymi, tak? Są przy jednym boku. To będzie 180 stopni minus ten kąt tutaj, czyli minus 32 stopnie. I to jest 148 stopni. I zgadza się, jak od 180 odjęłam 148 i potem ten wynik odejdziemy od 180, to wyjdzie mi ta liczba, co jest, znajduje tutaj. Czasami to się nazywa twierdzeniem o kącie zewnętrznym w trójkącie, tak? Że ten kąt jest równy sumie tych dwóch kątów. Tego nie musicie wiedzieć, ale jak będziecie kiedyś tego używali, może wam się kiedyś przydać. A? Nie jest to twierdzenie, którego się uczy na matematyce i obowiązkowo wymaga. Dobra, 148 stopni, czyli ten kąt. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Dalej, geometria. Posłuchajcie. Czworokąt zbudowany z trójkątów prostokątnych. Czyli mamy dwa trójkąty prostokątne. Dane są długości boków AB i BC. Czyli tu jest jeden i AD to jest pierwiastek z dwóch. Co dalej mamy? Tu jest, mamy obliczyć długość tego odcinka. To jest bok w tym trójkącie prostokątnym. Znamy w nim jeden bok. Gdybyśmy znali ten bok, no to moglibyśmy obliczyć ten. No to postarajmy się teraz obliczyć ten bok. Ja napiszę, że to jest x. Oczywiście ten bok możemy obliczyć korzystając z tego trójkąta. Czyli x kwadrat to jest to samo, co pierwiastek z 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu. Czyli x kwadrat to jest 2 plus 1, czyli 3. Czyli x to będzie pierwiastek z 3. Podobnie możemy sobie obliczyć długość tego odcinka. Nazwę go y, następnego, którego szukamy. Y kwadrat to jest kwadrat tej przy prostokątnej plus kwadrat tej przy prostokątnej. Czyli to będzie pierwiastek z 3 do kwadratu plus 1 do kwadratu. Czyli y kwadrat to jest 3 plus 1, czyli 4. Co podniesienie do kwadratu daje nam 4? Między innymi 2, też minus 2, ale to jest długość odcinka, więc nie może być liczbą ujemną. Dobra, to jest odpowiedź B. 2, to chyba nie było jakiejś innej metody.
Co jest ciekawe, posłuchajcie, to jest taka metoda, to co jest, ten rysunek jest takim fragmentem większego rysunku i gdybyśmy dorysowali sobie kolejny trójkąt tutaj w analogiczny sposób, też zrobili tu kąt prosty i tu byłby odcinek o długości 1, to ten odcinek miałby długość pierwiastek z 5. W ten sposób możemy konstruować odcinki o niewymiernej długości. Kolejne pierwiastki będziemy w ten sposób otrzymywali. Czasami coś takiego pojawia się w podręczniku, mogliście się z czymś takim spotkać. Tak. Fajny trójkąt. Teraz będziemy mieli troszeczkę tak, coś innego. Dokładnie. W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile kłocków? Dobrze się przerwa zbliża. Właśnie. Tak, nam języki trochę plączą. Zgadza się. No ile klocków pozostało? Jest takie pytanie. No to wiecie co? Jak zwykle mowa o klockach. Mogliście to już widzieć, bo my takie webinarium prowadziliśmy już jedno i tam tego też użyliśmy. Tak. Jak słyszę o klockach, to mam ochotę pograć w pewną grę. Tak. Znaczy, mogliśmy to pokazać na kostce Rubika, ale uznałem, że fajnie było pograć sobie w pracy trochę. Gdybyśmy mieli jedną kostkę tylko, to moglibyśmy sobie taką jedną, tak? Ale jedna to trochę mało. Byśmy mieli 200 ile? 3 chyba. 203. Takie kostki. Dokładnie. Więc zobaczmy, jaka jest reguła, bo budujemy coraz większe kostki i każda z kostka, no jedna kostka składa się z jednej kostki. Taka kostka 2x2x2 składa się już z większej ilości kostek. Zobaczcie, wymiary. Szerokość to jest 2, głębokość 2 i wysokość też 2. Czyli musimy pomnożyć 2 razy 2 razy 2, czyli 8 dostajemy. Tak. Liczenie liczby kostek, posłuchajcie, to jest to samo, co liczenie objętości takiej bryły w odpowiednich krawędziach. No ta kostka ma 8 małych klocuszków. Tak. To jeszcze jest łatwo zobaczyć z każdej strony, natomiast tutaj w przypadku 3x3x3, czyli 3 razy 3 razy 3 kostki, czyli 27 kostek, to już jest trochę trudniej zobaczyć, no bo w środku nam jedna kostka niewidoczna jest, no jest taka, niewidoczna. Tak? Posłuchajcie, to też akurat jest typowy przykład, bardzo często się w zdaniach pojawia i też mogliście to widzieć w rzeczywistości, bo tak jest zbudowana kostka Rubika właśnie. O właśnie, dokładnie. Ale tutaj nie ma koloru. Tak klasyczna, bo są też takie większe albo mniejsze. Tak, ta ikoniczna. No, analogicznie jak mamy sześcian 4 na 4 i na 4, no to mamy tych klocków 64. Tak, Zosia już rozwiązywała 4 do trzeciej dzisiaj. To jest 64. Warto sobie zapamiętać. Kolejny sześcian, coraz większy. Już tego ręcznie... Ups. Ups. Zginąłem i właśnie straciliśmy obraz. No nic. No trudno, niestety. Nie pokażemy wam już ostatniej kostki 6 na 6 na 6. Zdarza się, po prostu się staraliśmy, chcemy tam takie rzeczy pokazywać, no dobra. Niestety... Nie jestem w tym dobry, na to wygląda. Nawet na... Musisz, Patryk, poćwiczyć granie w tą grę. Trudno, bywa. Zdarza się, ale cóż... Jak możecie zauważyć, była w tym pewna reguła. Czyli na początek mnożyliśmy 2 razy 2 razy 2, potem 3 razy 3 razy 3, potem 4 razy 4 razy 4, więc ile będzie miała... Może wypiszmy to wszystko. Najpierw 2 do trzeciej, tak? 2 do trzeciej, bo to jest 3, 2 razy 2 razy 2, to jest 8, to wiecie. 3 do trzeciej, to było 27. To jest, trzeba pamiętać, nie da się z poprzedniej liczby wyjść następnej. Albo sobie jakoś tak. Liczyć. Akurat ale to te liczby też pamiętacie zwykle. 64, ok. 5 do trzeciej. Ja lubię to zapamiętać w ten sposób. To jest 5 razy 5 razy 5, czyli 5 razy 25, czyli 125. To jest jeszcze akceptowalne do policzenia tak w głowie na szybko, tak. Przynajmniej dla mnie. Natomiast 6 do trzeciej, nie wiem czy pamiętam ile to będzie równe, to jest 36 razy 6. 216. 216. Tak, to jest bardzo blisko tej liczby, która nam wyszła. Posłuchajcie, jak to można zapamiętać i jak to można obliczyć sobie. No, można oczywiście pomnożyć 6 razy 6 razy 6, ale też można z własności potęgowania skorzystać. To jest samo co 2 do potęgi 3 razy 3 do potęgi 3, czyli 8 razy 27. Nie wiem, czy to prostszy rachunek niż 3 razy 36, ale chyba nie, da się też tak nie dla mnie może. No, w każdym... no to ja radzę się nauczyć, że pamiętam, naprawdę, bo tam już 7 do potęgi 3 to już nawet się tego skrócić nie da. O, no, to już też można 50, no coś tam da się kombinować, ale to już prościej się nauczyć.
Dobrze. Mamy, jak mamy sześcian złożony z 6 do 3 klocków, no to mamy tych klocków za dużo niestety, bo mamy tylko 203 tak. klocki. Znaczy nie wystarczyłoby nam klocków, no, byłoby tak. ich za mało, tak? Mhm. Ten sześcian wymaga za dużo, czyli byłoby za mało naszych. Czyli mamy, możemy maksymalnie ten z 5x5x5 zbudować. Tak, możemy zbudować sześcian, który będzie... A, coś mi tutaj przerywa. Który będzie miał wymiary 5x5x5. Jeśli zbudujemy sobie taki sześcian z małych sześcianów, to zużyjemy 125 klocków. To ile nam zostanie? Wystarczy od 203 odjąć tę liczbę. Nie można spojrzeć na laurach i zaznaczyć odpowiedzi 125. Aha, tak. Od razu ją skreślę, żeby mnie kusiła. Pytanie jest, ile zostanie, tak, a nie ile zużyto, tak? Mhm. Dokładnie. Więc wychodzi nam, że to będzie 78. Czyli jest to odpowiedź C. Teraz ostatnie zadanie testowe, a po nim będzie chwila przerwy. Dokładnie. Zrobimy z 5 minut ostatnie zadanie testowe. Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa. Oto musimy sobie krawędzie tego ostrosłupa policzyć. Tutaj mamy fragment tej siatki i na pewno podstawą będzie kwadrat. To jest kwadrat. Ostrosłup prawidłowy oznacza, że w podstawie ma figurę foremną. Figurę... To jest ważne, bo nie moglibyśmy inaczej tych krawędzi policzyć. Dokładnie, nie znalibyśmy długości tych krawędzi. No i zrobimy sobie z tego taki ostrosłup i musimy policzyć wszystkie krawędzie. My dla Was przygotowaliśmy tutaj krótki pokaz, jak to będzie wyglądało już w trójwymiarze. Otóż mamy tą siatkę, którą wcześniej pokazaliśmy, która wcześniej była na rysunku albo w teście. No i jak chcemy sobie zbudować z tego ostrosłup, to musimy dołożyć jeszcze trzy ściany. Dokładnie w ten sposób. O. Znaczy można ją oczywiście gdzie indziej przylepić, ale nam będzie najwygodniej je do podstawy przylepić, tak? Oczywiście każda bryła ma kilka siatek, tak? To nie jest tak, że siatka jest jednoznaczna. Można jej jednoznacznie położyć, tak? My akurat wybraliśmy taką siatkę, jest najbardziej klasyczna. I teraz Patryk Wam pokaże, jak z tego można zbudować taką animację naszą bryłę. Tak, to teraz uwaga, wchodzimy w trzeci wymiar. Co nie jest takie proste, ale Patryk dzisiaj ćwiczył. Tak. Więc mam nadzieję, że się nam uda. Też, zobaczmy. O, no, tak. Mamy. Widzę taką kartkę, nie wiem, czy widzicie, na której... O, tak, jesteśmy do góry nogami, zdarza się. Tak, to jest musimy bardzo... się przewrócić, o. To nie jest takie proste, ale dobra. No dobra. Składamy i to pudełko, zobaczcie, robi nam się piękny ostrosłup. Tak. I to, co chcę, żebyście wiedzieli z tego najważniejszego, oprócz tych super efektów specjalnych, to jest to, że zauważcie. Mamy tutaj tak jakby dwie osobne krawędzie, ale jeśli zrobimy z tego pudełko, to one się łączą w jedną krawędź. Dlatego musimy pamiętać, żeby przypadkiem nie policzyć, że tych krawędzi jest 8, tak. No bo tak by wynikało z płaskiego rysunku, jakbyśmy po prostu sobie to policzyli. Więc pamiętajcie, jak liczycie pole powierzchni, to siatka jest ok, ale jak liczycie sumę długości krawędzi, to lepszy będzie rysunek przestrzenny, bo tam będzie widać, która krawędź, z którą się zlepia i która gdzie istnieje. My użyliśmy trzeciego wymiaru, wy musicie użyć wyobraźni na egzaminie. Aha, więc no niestety. Ale rysunek narysujecie przestrzenny, no to właśnie, nie tak. Jest to problem, tak? No dobrze, to już skoro mamy tą część pokazową za nami, to możemy policzyć i szybko podać odpowiedź. O, ktoś policzył 8, no to... No, w zasadzie bywa, są takie typowe błędy w stresie, nawet jak wiecie dobrze, to się zdarza, tak? Wiecie, ja błędy zrobiłem w tym egzaminie, jak robiłem go dzisiaj dla Was, przed tym webinarem, więc każdemu, nawet najlepszemu się zdarza i nie można się tym zniechęcać do dalszej pracy. Powiem tak, jest taki błąd, który oboje zrobiliśmy, to Wam powiem. A, tak. W pewnym momencie będziemy omawiali. Okej, okay. Widzicie, nie bójcie się, że nie bójcie, na egzaminach... Nie róbcie błędów, proszę. Ale jeśli chodzi o takie normalne życie, to błędy to jest rzecz normalna, tylko potem starajcie się je poprawić, jeśli taki błąd zauważycie i wyciągnąć z nich lekcję. Dobra, to liczymy. Tak. Ostatni rachunek przed przerwą. Tak. Mamy 4 krawędzie w podstawie, czyli to jest 4. Każda ma 40 cm. Mhm. Więc 4 razy 40 cm i mamy 8 tych krawędzi, czyli... Oj. 8 w sumie, tak? Czyli 4 zostały nam. Tak, Patryk już prawie policzył 8 krawędzi bocznych. Potrzebuje przerwy. Tak. Więc to jest ostatnie zadanie. To można też popatrzeć w ten sposób, że to są 4 krawędzie boczne, ponieważ z każdego wierzchołka wychodzi jedna krawędź dokładnie. Dokładnie. Więc 4 razy 40 to jest 160 cm, 4 razy 50 to jest 200 cm. Więc kiedy dodamy to do siebie, otrzymujemy 360 cm. I taka odpowiedź oczywiście się pojawia, jest to odpowiedź B. I nasze zadanie zostało
Zrobione. Słuchajcie, teraz zapraszamy Was na krótką, 5-minutową przerwę. Akurat. Po której rozwiążemy zadania otwarte. Myślę, że to będzie dla Was ciekawsze trochę niż zadania zamknięte. Mhm. Tak? Bo tam się nie tylko wynik liczy, ale też tok rozumowania. Dokładnie. Więc teraz chwila odpoczynku i zapraszamy za 5 minut. Tak, zgadza się. Okej. Tak. Witamy Was po krótkiej przerwie. Tak. Teraz przed nami 6 zadań otwartych. Mhm, tak, zadań otwartych jest więcej niż w egzaminie gimnazjalnym. Ale z drugiej strony zadanie otwarte to jest takie zadanie, w którym możecie uzyskać punkty, nawet jak się pomylicie. A zadanie zamkniętym też się da, ale o to już trzeba być bardzo specyficznym błąd zrobić. Oj, chyba tak. No dobrze, no to nie ma co czekać. Na diagramie przedstawiono informację, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki przegraną, a jaki remisem. W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała? Zapisz obliczenia. Dobrze. To na początek od razu wiadomo, że 10 meczów wygrała i to było 25% wszystkich meczów. Mecze zremisowane to 45%. Całość musi być równa 100%. Więc policzmy, jaki procent z tego stanowią mecze przegrane. No 25%. Dodać 45%, to jest 70%. No zatem mecze przegrane to 30% wszystkiego. Wszystkich. No to brakuje do 100%. Dokładnie. To teraz w jaki sposób policzyć, ile meczy przegrali? Tak już liczbowo, konkretnie. Ja mam dwie metody. Pierwszą metodą to będzie z proporcji z niewiadomą. Czyli 10. Czyli od razu obliczymy wynik taki, jaki trzeba. Mhm, dokładnie. 10 meczy stanowi 25% wszystkich zagranych meczy, natomiast X, nasza niewiadoma meczy, to jest 30% wszystkich zagranych meczy. No i jak możemy policzyć tego X-a? Otóż mnożąc, tak kolokwialnie się mówi, wiadome przez nie, pewne przez niepewne. Albo na krzyż, tak? Tak. Mnożymy 10 razy 30% dzielimy przez 25%. Mhm. Tak, 10. Taki schemat większość z Was pamięta. Nie wiem, czy wiecie skąd się bierze, ale samą mnemotechnikę, co zrobić... Tak, na chemii tego pasjami uczą, więc... Tak do tej pory pamiętam. No to tak, procenty oczywiście skracamy. Skróćmy sobie 25 z 10. Tutaj będziemy mieć 2, natomiast tutaj zostanie nam 5. No i 5 jeszcze możemy z 30 skrócić. No to 5 na 30 na 5 to jest 6, tutaj zostaje nam 1. Dostajemy w mianowniku 1, więc możemy w ogóle go pominąć. 2 razy 6 to jest 12. I to jest od razu poprawny wynik, posłuchajcie, bez liczenia ile było wszystkich meczy, możemy obliczyć ile było meczy przegranych, tak? Dokładnie. Ale jest jeszcze druga metoda. Taka metoda troszeczkę na chłopski rozum, tak to można nazwać. Skoro 10 meczy to jest 25%, to 40 meczy to są wszystkie zagrane mecze, czyli 100%. Bo musimy pomnożyć przez 4. Ale to są wszystkie mecze, można napisać, to są wszystkie mecze i jest szansa, że to, ja oczywiście nie mamy pewności, tak? Ale skoro za zadanie są 2 punkty, to za taki rachunek jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniecie 1 punkt już. Oczywiście. No, myślę, że trzeba napisać tylko, co tu obliczyliście, że są wszystkie mecze, tak? Mhm, tak, oczywiście, musicie dopisać, tutaj sobie to na razie daruję. I dalej, żeby policzyć teraz, ile meczy było przegranych, to musimy 40 pomnożyć przez 30%, czyli ten procent przegranych meczy. Innymi słowy, 30% to jest 0,3. Tak samo jak w poprzednim przypadku, skracamy sobie tutaj jak możemy, najlepiej, więc skracamy 10 z 40. 4 razy 3 to 12. I uzyskaliśmy dokładnie taki sam wynik jak poprzednio. Ja wam pokażę jeszcze może jedną metodę, dobra? Aha, dobra. Właśnie ewolucję tej metody. Dobra. Gdybyście nie chcieli tego tak liczyć, bo nie uczniowie tego nie lubią, to okazuje się, że dałoby się to kończyć tą metodą. Zobaczcie. My szukamy, ile to jest 30%, tak? A wiemy, ile to jest 100%. To z tego możemy obliczyć, ile to będzie 10%. 10%, krzywo piszę, to będzie tyle samo, co 4, tak? 10 razy mniej niż 100%. Mhm, czyli dokładnie. Teraz 30%, jeszcze mi widać? Widać, tak, pewnie, widać. Bo ja zaraz wejdę na naszą ikonkę naszą. To będzie 3 razy więcej, czyli 3 razy 4, czyli 12. Tak? Trzecia metoda obliczenia tego samego, albo inaczej, bo z 2 metoda z 2 zakończeniami. Oczywiście. Druga metoda ma 2 zakończenia różne.
Słuchajcie, oczywiście, wróciły się jeszcze inną metodę, tak? Jak wam wyszło 12 i te obliczenia były w miarę zrozumiałe, to tak, no bo oczywiście trzeba, nie można samego wyniku napisać, tak? Mhm. Musi być jakieś uzasadnienie, macie tu napisane zapisz obliczenia, więc sam wynik z Księżyca niestety nie byłby poprawnym wynikiem. Okej, okay, nawet jakbyście strzelili, akurat trafili, to... Na pewno kompletu punktów nie dostaniecie. Tak. Okej, okay, coś z fizyką, bo widzę prędkość. To mamy zadanie. Samochód osobowy przebył drogę 120 km, to może ja powoli będę sobie zapisywał dane, czyli S, zaznaczmy sobie tak drogę, to jest 120 km w czasie 75 minut. To oznaczmy to też jako czas, czyli T, od angielskiego time, i to samochód osobowy, czyli oznaczmy sobie A, jak auto. W czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wynosiła 80 km na godzinę. Więc zapiszmy jeszcze, że znamy prędkość V busa. To jest 80 km na godzinę. V od velocity, też po angielsku. To jest z fizyki akurat jestem no, całkiem niezły, więc wszystko mi się, to zadanie jest dla mnie akurat bardzo fajne. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? No to tak, zobaczcie, że czas przejazdu samochodem już mamy. Samochodem, autem 75 minut. Nie znamy czasu przejazdu busem, ale znamy prędkość i znamy drogę. No to zapiszmy sobie jeszcze wzór na prędkość. Prędkość to jest droga dzielona przez czas. Jak można sobie to zapamiętać? No na pewno macie znajomych albo rodziców, którzy jeżdżą samochodami. I tam często licznik pokazuje w kilometrach na godzinę. Więc zobaczcie, kilometry na godzinę. Droga przez czas. Kilometry są jednostką drogi, a czas jest jednostką czasu. Bez sensu. A godziny są jednostką czasu. Tak, a godziny są jednostką czasu. No i musimy sobie policzyć, znając drogę i znając prędkość, musimy sobie policzyć czas. Więc musimy nieco ten wzór przekształcić. Na początek pomnóżmy sobie obie strony przez T, aby się pozbyć tego T w mianowniku tutaj. Więc będzie VT równa się S. Ja w ogóle bardzo często wychodzę od tego wzoru. Znaczy wychodzę od V razy T, to się równa S, ten pamiętam. Mhm. I wtedy go się prosi przekształcać. Nie trzeba się z mianownika wyciągać, tylko się tylko dzieli. Oczywiście, każdy ma swoją metodę i być może wy też tak zapamiętujecie. Następnie dzielimy sobie teraz obie strony, aby pozbyć się tego V, no przez V. Więc uzyskujemy, że czas to jest droga dzielona przez prędkość. No okej, okay, to już mamy wszystkie, mamy już komplet informacji, aby policzyć, ile ten bus jechał. Czyli czas tego busa to po prostu droga, czyli 120 km dzielona przez 80 kilometrów na godzinę. Zobaczcie, że nam się zrobiły troszeczkę piętrowe ułamki tutaj, więc ja zastosuję metodę mnożenia przez odwrotność. No tak, ale możemy poskracać zera. Zera tam... Tak, zera to od razu możemy skrócić, więc jest 12 ósmych. Na razie sobie daruję dalsze skracanie, potem oczywiście widać, że to się skróci, ale za chwilę pokażę wam, jak to dokładnie policzyć. Więc mamy 12 kilometrów i razy odwrotność. Więc mamy w liczniku... tutaj, w mianowniku, w tym samym mianowniku, w tym mniejszym ułamku, w liczniku mamy 8 km, czyli to się pojawi w mianowniku, bo odwracamy ten ułamek. Natomiast w liczniku pojawi się godzina. To jest trochę tak niefizycznie. Powinna się pojawić liczba i jednostka zawsze, za każdym razem. Ale to jest matematyka, więc spokojnie. To nie będzie problem. Tak, więc nawet jak zaprzecie w ten sposób, to będzie ok. Chociaż mnie to boli trochę, to możecie tak to zapisać. Ja wam pozwalam. Zosia wam pozwala. Tutaj kilometry wtedy się skracają i skraca się nam 12 z ósemką. 12 na 4 to jest 3, 8 na 4 to jest 2. Dostajemy 3 drugie godziny. No innymi słowy, jakbyśmy sobie zapisali to w postaci ułamka dziesiętnego, to jest 1,5 godziny, 1,5 godziny. I jak zamienimy to na minutę, to jest 90 minut. Dwie lekcje, dokładnie. O, no tak. I teraz, o ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem?
to musimy sobie tą różnicę napisać i odjąć jedno od drugiego. Więc TB odjąć T auta równa się, no i odejmujemy 90 minut odjąć 75. Standardowe jednostki możecie pominąć, ale bardzo ważna rzecz. Na samym końcu jednostka musi się pojawić koniecznie, bo jeśli samochód przejechał szybciej w czasie 15, no to... Nie wiadomo czego. 15 lat. Mówi godzin, a mogło być minut, tak? Zawsze za nim występują dwie jednostki, tak? Więc warto na to zwrócić uwagę, tak? Tak, dlatego bardzo ważne jest to, żeby je pisać, albo przynajmniej bardzo o nich pamiętać, zwracać szczególną uwagę na jeżeli to. Nie chcecie pisać jednostek, to musicie najpierw zadbać o to, żeby wszystkie wielkości były w tej samej jednostce, tak? Mhm. Czyli w tym wypadku byłyby to kilometry i godziny, a potem tak. Byśmy ewentualnie to na te minuty zamienili, tak? Albo w kilometrach na minuty, ale to by trzeba... No, to za dużo tych obliczeń, tak. Więc jeśli wyszedł wam wynik 15 minut inną metodą, to no, myślę, że prawdopodobnie była to też poprawna metoda. No, zrobiłem to w ten sposób. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego zadania teraz. To już będzie trzecie. Zadanie dowodowe, które zwykle sprawia problemy, ale tym razem było proste, naprawdę proste. Dużo prostsze niż egzamin gimnazjalny, który był w czwartek. Dokładnie. Wytłumaczę wam, jak je zrobić. Więc na początek Adak zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było dwa razy więcej niż róż. No i zaczniemy od tego, żeby sobie wypisać na tym momencie, ile było tych róż, a ile goździków. Nie wiemy ile, więc napiszemy, że róż było x. Liczba róż. Ja zazwyczaj nie piszę liczba, tylko L kropka. Oznacza liczbę, żeby było szybciej. A goździków było dwa razy więcej niż róż. Czyli po prostu 2 razy x. I to jest liczba goździków. Goździków. Trudne słowo. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w pisaniu. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? No to sprawdźmy. Tutaj dostałem jedno pytanie, ale może skończę to zadanie i za chwilę odpowiem jeszcze w kwestii tego ostatniego zadania. Dobrze? Mam nadzieję, że to nie będzie tutaj wielki problem. Dobrze, to skończmy to zadanie najpierw. To za róże zapłacił Adam 4 zł, czyli 4x, a za goździki zapłacił za jednego goździka 3 zł, czyli 2 razy 3. No i czy zapłacił 35 zł? Załóżmy, że na razie zapłacił 35 zł. No i zróbmy tutaj obliczenia. Mamy 2 razy 3, czyli 6x. 4x dodać 6x to jest 10x. Całość musi się równać 35. Znaczy nie musi, ale musimy sprawdzić, czy to może się równać 35. Dzielimy obie strony przez 10. No i po prawej wystarczy sobie przecinek przesunąć o 1 w lewo, więc mamy 3,5. Tak, to jest część rachunkowa tego zadania. Mhm. Myślę, że z tym sobie powinniście poradzić, tak? Tak. Za coś takiego przynajmniej jeden punkt powinniście otrzymać. Daj mi się, dwa. Na pewno. Ale ważny jest też wniosek, tak? I bez tego wniosku niestety o ten drugi punkt byłoby trudno. Odpowiedź. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Więc, co nam wyszło? Przeanalizujmy naszą odpowiedź. X równa się 3,5, a to była liczba róż. Czyli Adam kupił 3,5 róży? No myślę, że w żadnej kwieciarni nie sprzedają pół róży. No raczej nie bardzo. Ciężko by było. Więc w takim razie ten bukiet nie mógł kosztować 35 zł. To dlatego, że x musi być liczbą naturalną. Czyli tak. Czyli bukiet, napiszmy odpowiedź. Bukiet, już umiem po matematycznemu, a teraz się po polsku nauczę. Bukiet nie mógł kosztować 35 zł, ponieważ x... Liczba róż, ja mam Ctrl Z, to musicie skreślić róż. Musi być liczbą naturalną. Mhm. Ja bym chciała jedną rzecz tu jeszcze skomentować, posłuchajcie, bo moglibyście sobie równie dobrze oznaczyć, że liczba goździków to jest na przykład Y, tak? Mhm. I wtedy liczba róż to była jedna druga Y, tak? I wtedy, gdybyście obliczyli sam Y, to wyszłoby wam, że to Y to jest 7, czyli wszystko było dobrze, no ale dopóki się nie sprawdzi tej liczby róż, która jednak wychodzi inaczej.
Zgadza to się. To jest ok, to powinno być uznane. Liczby całkowite, no oczywiście ujemne nie może być liczba róż, tak? Ale ponieważ to, że to jest, nie jest liczba całkowita, już nam przeszkadza, tak? To moim zdaniem takie rozwiązanie powinno być uznane, tak? Że? A nie, że to jest liczba całkowita, a nie naturalna. To gorzej, bo ja teraz zrozumiałam. Jeśli napisałem, że to jest liczba całkowita i nienaturalna, to trochę gorzej. Dobrze jest ten fragment nienaturalna, tak? Ale że nie może być 35, bo no, nie jest wielokrotnością. Czego wielokrotnością pytać, tak? Dostaliśmy tutaj kilka pytań i teraz będziemy na nie odpowiadać. Jak ktoś napisał, że nie może być, czy nie może być, bo 35 nie jest wielokrotnością, że zależy od tego, co było dalej, tak? Bo to zależy, tak. co wykryć, ale to raczej nie jest dobre rozwiązanie, tak? Bo tutaj... Aczkolwiek dałoby się jakoś, to tylko musiałabym zobaczyć całe rozwiązanie w tym. Nie, z wielkością 10. 10, nie się przyczyny sekundy. 35 nie jest wielokrotnością 10. A, dobra, okej. Okay. Tak, tak. Jeżeli napisałem, jeżeli pojawiło się tu równanie 10x to się równa 35 i napisałeś, że 35 nie jest wielokrotnością 10, to jest to samo, co napisać, że wynik jest równorzędny, no to powinno być uznane. Czyli gratuluję, prawdopodobnie. A jeśli nie napisałem, nie wiem, teraz... to będzie źle, a policzyłem, to dostanę jeden punkt, czy nie? Tak, moim zdaniem to powinien być jeden punkt. Jeżeli są same rachunki, wychodzi wam 3x to się równa 3,5, tak? To wynik powinien być tutaj uznany. Dostajemy masę komentarzy i po prostu będziemy je czytać i tłumaczyć też... może ja za szybko idę. Tak, bo dokładnie. Nie wiecie, do czego się odnoszę, bo tak? Tutaj właśnie, bo możecie nie wiedzieć, do czego Zosia się odnosi. Bardzo dobrze, Patryk mnie przerywa. To ja jeszcze raz przeczytam. A jak napisałem, że nie tylko nie będzie, a źle policzyłem, to dostanie na jeden punkt, czy nie... Jeżeli nie napiszecie wniosku, tylko sam rachunek, a same rachunki, wyszło wam x, to się równa i na tym skończyliście, to moim zdaniem to jest jeden punkt. Tak, ja przypuszczam, że to będzie jeden punkt. Dobra, i teraz jeszcze się nowa pojawiło komentarz. Zrobiłem to równanie, ale napisałem, że to liczba całkowita, ile wtedy dostanę punktów. Moim zdaniem wtedy może to być odcięte do jednego punkta, tak? Czyli jeżeli ktoś napisał o tym, że to jest liczba całkowita, to 1 na 2 punkty jest duża szansa. Słuchajcie, bo na przykład liczba minus 2 jest liczbą całkowitą, ale minus 2 róż nie kupicie w żadnej kwiaciarni. Tak, ale to też nie to akurat to chodziło. Jeszcze kolejne pytanie. Ja napisałem, że powinna być liczbą całkowitą i że nie można kupić 3,5 róży, więc nie może kosztować tyle. Tutaj elegancja byłoby napisać naturalną, tak? Ale... to ja bym coś takiego uznała. Nie dam gwarancji, że to uzna egzaminator, ale tutaj jest duża szansa na 2 punkty, jeżeli napisaliście, że powinno być całkowite i nie może kupić 3,5 róży, tak? Natomiast można się trochę do tego przyczepić, powinno tam być napisane naturalną. Tak, naturalnie. Ale to jest taki błąd troszeczkę mniejszy, bym powiedziała. Dobrze. Dostałem jeszcze jedno pytanie. Do poprzedniego zadania. Do poprzedniego. I to ważne pytanie, więc chcielibyśmy się do niego cofnąć na chwileczkę. Tak, dokładnie. Więc prosiłbym o... chwilę uwagi. Dokładnie. Tutaj wracamy do naszego rozwiązania. I pytanie, czytam pytanie. A jak obliczyłem, ile szybciej przejechał w czasie jednej godziny? W czasie jednej godziny. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Ja rozumiem, o co chodzi w tym pytaniu. Posłuchajcie, zwracam uwagę, że tutaj jest pytanie w zadaniu, o ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem. Tu jest bardzo ważne, że to jest czas przejazdu tej drogi, tak? Aha. A tu była obliczona różnica prędkości tak naprawdę, więc może jeden punkt coś takiego będzie, ale dwa szczerze wątpię, tak? Czyli jeżeli ktoś obliczył, o ile szybciej przejechał w ciągu jednej godziny, to nie byłby czas przejazdu tej drogi konkretnej, tak? Tylko to jest tak naprawdę różnica prędkości. Jest szansa, że tu jakiś jeden punkt za to będzie, ale też nie dam gwarancji, co tam w tym kluczu się będzie znajdowało i co będzie uznawane, a co nie. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie tutaj rozgryźć w tej chwili. Znaczy, nie widziałam tego konkretnego rozwiązania, więc nie wiem, co tam było tak naprawdę obliczone poza tym, co tu jest powiedziane. Słuchajcie, dziękuję wam za komentarze. Idziemy oczywiście bardzo dalej. Bardzo się cieszymy. Postaram się odpowiadać na bieżąco, tak? O, widzę, że dowodowe zadania mają naprawdę wzięcie tutaj, bo przy 18 zadaniu to była wrzawa tutaj u was. To jest super sprawa. Więc w takim po to my to robimy. A, czujcie, sekundę jeszcze, bo... Czy trzeba było rozpisywać, bo ja tylko zrobiłam w tych samych jednostkach, a później odjęłam i wyszło mi 15. Czy tak rozpisywać?
No tutaj rozpisywałem się dosyć szczegółowo, tak myślę. Szczególnie powiedziałbym, że o ta część, no tutaj się wyjątkowo rozpisałem, bo przekształciłem wzór. Ale jeśli napisalibyście, że to T równa się S przez V, to ja uważam, że... Tak, to byłoby zaliczone. Posłuchajcie, oczywiście nie trzeba wychodzić ze wzoru na prędkość, bo mogliście powiedzieć wzór na czas. To jest ten sam wzór. Jeżeli wyszło 15 i były obliczenia, znowu jest duża szansa, że jest to poprawnie, nie widzimy konkretnego rozwiązania, ale oczywiście nie trzeba się, ta pierwsza kolumna mogłoby się obyć bez niej tak naprawdę. Oczywiście, właśnie, pierwsza kolumna, bo te dane po prostu wypisałem sobie z treści zadania. Tu widzimy, że jeszcze za 18 jest... Tak, natomiast jeszcze bardzo ważna rzecz, jak już wspomniałem wcześniej, o tutaj ta jednostka koniecznie musi się pojawić na końcu. Jeśli napisałaś 15 jako wynik, to nie wiem, czy to będzie uznane. Dobrze, to tutaj wciąż jest... I pytanie do 18, bardzo ciekawe zresztą. A ja napisałam, że ta cena bukietu nie jest wielokrotnością dwóch. To jest prawda. Cały problem z tym zadaniem jest taki, że zobaczcie. 10 to jest 2 razy 5, tak? 35 dzieje się przez 5, ale przez 2 już nie, tak? Więc zależy, co oprócz tego było zrobione. To jest rzeczywiście, moim zdaniem to jest poprawne uzasadnienie, ale zależy, co się oprócz tego w rozwiązaniu znalazło, tak? Więc myślę, że duża szansa jest na jeden punkt, na dwa, na dwa również jest nadzieja, ale bez oglądania całego rozwiązania oczywiście na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, tak? Dokładnie. Ale podzielność przez 2, podzielność przez 10 to jest dobry trop, tak? To, że wynik nie jest liczbą naturalną, to, że nie jest całkowitą, też w pewnym sensie można uznać, tak? Tutaj no jest dosyć trudno, bo niekiedy na przykład jakby było tych goździków 3 razy więcej albo była inna cena, to wtedy te wielokrotności już by się mogły nie zgadzać. Dlatego no, trzeba... No tak, ale nie, to wielkość 10 i 2 moim zdaniem tutaj... Tak, z tą dziesiątką myślę, że jest jeszcze w porządku. Dwójka też zależy od tego, jakie było obliczenia, ale jest duża szansa na 2 punkty nawet moim zdaniem. Dobra. To okej, to w takim razie... Możliwe zadanie. Ale bardzo dobrze. Tak, po to jest, właśnie po to my bardzo się cieszymy z tych pytań, bo tak naprawdę my to robiło się po to, żeby te pytania tu słyszeć. Tak? Po to ma być na żywo, żebyście mogli na te pytania odpowiadać właśnie. Dobra, to robimy zadanie 19. Tak. Jakby jeszcze się pojawią pytania na poprzednie zadanie, będziemy mogli wrócić, posłuchajcie. Oczywiście. Ale na razie idziemy dalej, zostały jeszcze tam 3 zadania. To zadanie ma długą treść. To nie są zadania, które ja lubię, takie, które mają długą treść, no ale trudno. Zaczynamy od początku. Z okazji Dnia Sportu w godzinach od 9 do 12, co od razu podkreślę, przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień. Napiszę sobie, że w takim razie 9, 12, sobie od razu wpisuję dane ten. To jest jedna, druga X, tak? Gdzie X to są wszystkie konkurencje, tak? Wszystkie zaplanowane, bo nie przeprowadzone, konkurencje. A gdyby być upierdliwym, no to jeszcze chciałem powiedzieć liczba wszystkich, tak? No to już taka upierdliwość, się tym uczniom czasem męczę. Tak, ale to już jest upierdliwe, teraz mówię. Tak, na cały dzień, a między 12 a 14, 12 a 14, jeszcze 1/3 z pozostałych, czyli po prostu 1/3, ale nie z x-a, tylko z tego, co nam zostało. Skoro wcześniej była połowa, to została nam druga połowa, czyli będzie 1/3 razy 1/2 x. Tak? 1/3 z 1/2, czyli 1/6. Czyli na początku była 1/2, potem była 1/6 i o godzinie 14 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji, tak? Czyli potem jeszcze powinno tak naprawdę odbyć się 12 konkurencji. Tak? Czyli najpierw była połowa, potem była 1/6 i potem powinno być 12 konkurencji. Czyli możemy to zapisać w postaci równania, że 1/2 x plus 1/6 x plus 12 dałoby nam to x, czyli wszystkie zaplanowane konkurencje, tak? To jest to, co nam się odbyło, to, co powinno się odbyć, daje nam razem to, co się w sumie było zaplanowane, tak? Jak to obliczyć? No dobra, to liczby na jedną stronę, a czyli 12 zostaje, tylko po drugiej wszystkie niewiadome, czyli to jest x minus 1/2 x
minus 1/6x, czyli 12. Najpierw odejmę to, to będzie po prostu 1/2x. Minus 1/6x. I teraz już muszę się zająć tymi ułamkami, sprowadzić do wspólnego mianownika. To jest to samo co 3/6, czyli 12 to będzie, to jest 3/6 minus 1/6, czyli 2/6x. Tak? Czyli tak naprawdę, jeszcze się zmieszczę, 12 to jest 1/3x. Tak? A skoro 12 to jest 1/3x, to pomnożę to obustronnie przez 3. Otrzymam, że x to jest 36 konkurencji. Można jeszcze wykonać sprawdzenie, to nie jest obowiązkowe. 36 mamy w sumie. Połowa z tego to jest 18. 1/6 z tego to będzie 6. Czyli 18 plus 6 plus 12 rzeczywiście daje nam 36. Dobra. I to jest poprawne rozwiązanie. A teraz pojawiły się pytania. A ja sprowadziłem do wspólnego mianownika, że 1/2 plus 2/6 to jest 3/6 plus 2/6, to dostanę chociażby za to jeden punkt. Problem jest taki, że ja nie wiem, czy są 2/6. Gdyby było dodane 1/2 plus 1/6, to byłaby szansa. Tak. A w drugim, jeżeli wyszło mi, że 12 to jest 1/6x, i teraz tak, posłuchajcie. Jeżeli zrobiliście ten błąd, który się zdarza, czyli napisaliście, że to jest 1/3x, a nie 1/3 z jednej drugiej x, to ja znowu mi zagwarantuję, ale jest duża szansa, że to będzie 0 punktów, tak? Bo niestety uzyskanie punktów często wymaga uzyskania dobrej analizy zdania, czyli rozwiązania tego zdania, co trzeba, tak? Jeżeli robicie błąd rachunkowy, czyli na przykład, tak jak ktoś tutaj opisał, że chyba podniósł do potęgi trzeciej, tak? Czyli w tym równaniu zamiast pomnożyć przez 3, podniósł do potęgi trzeciej. No i wtedy wychodzi dużo więcej niż 12, bo to jest niż 36, bo to jest 12 do potęgi trzeciej. To był najprawdopodobniej błąd rachunkowy i utrata jednego punktu, tak? Natomiast jeżeli błędnie analizujecie zadanie, czyli tutaj dajecie zamiast jednej drugiej x-a, czyli mylicie się w analizie, to jest szansa może na jeden punkt, ale niewielka, tak? A jeżeli nie skróciłem, kolejna uwaga, tak? Czytam kolejny wasz wpis. Jeśli nie skracałem ułamka z 2/6 x i nie napisałem, że to 1/3, czy stracę jakieś punkty? Ale pytanie, co było potem? Bo można oczywiście nie skrócić tego ułamka i na przykład pomnożyć przez 6 i potem podzielić przez 2. Dopóki wyszło 36, to nie skrócenie tego ułamka nie jest problemem. To był mój wybór, żeby ten ułamek skrócić tutaj i to nie było niezbędne do rozwiązania tego zadania. Jeżeli się na tym zatrzymaliście za to, to jest szansa moim zdaniem przy tym wyniku na nawet 2 punkty, tak? Moim zdaniem za to prezentację takiej postaci powinniście 2 punkty otrzymać, ale tego nie zagwarantuję. 1 na pewno. Czekamy na jeszcze jakieś pytania od was. Pojawiło się, bo musieliśmy przewinąć stronę, to ja czytam kolejne pytanie. A co jeśli nie przeliczyłem tego w ułamkach, tylko wiedziałem, że 2/3 to 12, a 1/3 to 6 i to była już połowa, czyli 18. Oczywiście, posłuchajcie, nie trzeba tego liczyć na niewiadomych. Można by spróbować to przeanalizować inaczej. 2/3 to 12. A, teraz rozumiem. Jeżeli, a to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja spróbuję je rozpisać, dobrze? Zrobię sobie taką małą ramkę. Nie wiem, czy się zmieszczę, co prawda. Patryk mnie kontroluje. Tak. Dobra, zrobię sobie małą ramkę. To jest moja mała ramka. I rzeczywiście, posłuchajcie. Skoro to była 1/3 z pozostałych, tak? Została zabrana, to zostały nam 2/3. I te 2/3 pozostałych to jest 12. Czyli 1/3 tych pozostałych to jest 6, zgadza się. Czyli pozostałe czyli to jest może nie było, dobra to jest 18, tak? I to 18 to jest po tym, jak zabraliśmy 1/2, czyli to jest tak naprawdę 1/2 x, czyli rzeczywiście całość to będzie 36, tak? To jest poprawne rozwiązanie. Pytanie, jak zostało zapisane, ale duża jest szansa, że to będą wszystkie punkty, tak?
To jest odpowiedź na to pytanie, a co jeśli nie przeliczyłem tego w ułamkach, tylko wiedziałem, że 2 trzecie to 12, a 1 trzecia to 6 i to była już połowa, czyli 18, tak? Bardzo duża szansa na komplet punktów, zależy de facto od tego, jak zostało to zapisane. Dobra, a jak napisałem tylko, że 1, 2 to 18, to dostanę 1 punkt. Nie powiem tego, czyli jeżeli to było wszystko, co było w tym zadaniu, to wydaje mi się, że na jeden punkt trochę brakuje tutaj, bo to nie jest uzasadnione. Nie wiem, skąd to 18 się tutaj wzięło. Czy jest za to, czy za ten jeden punkt będzie przyznany? Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy jeżeli było tylko napisane, że jedna druga to jest 18? Już nie mówiąc o tym, że zapis równa się mnie, w ogóle działa jak płachta na byka, bo jedna druga to nie jest 18. Jedna druga czegoś to jest 18, tak? No już zapis może byłby łagodnie potraktowany. Ważne jest to, że nie wiadomo skąd się, to 18 się bierze. Szansa na jeden punkt jest, ale nie zagwarantuje tego jednego punkta. Chyba nasza burza się skończyła. Tak, ale bardzo znowu jesteśmy zadowoleni z tego, że tyle pytań jest. Posłuchajcie, bardzo ładne rozwiązanie ktoś nam tutaj podpowiedział, tak? Bardzo ładne, bardzo się cieszę, że coś takiego mówicie, bo być może dzięki temu, że ktoś zasugerował w komentarzu to rozwiązanie, to ktoś inny dowiedział się, że i tak ma dobrze. Mhm, jasne. Dobra, to przedostatnie teraz zadanie. Tak, to już przedostatnie, okej. Okay. Ojejku, dobra. O, to mi się podobało. Mi się to zadanie podobało, zdecydowanie. Dobra, posłuchajcie. To jest zadanie, że tak coś, trzeba coś zauważyć. Ono nie jest takie oczywiste. Tak, już masz niebieski kolor. Dobra, posłuchajcie. Co my tutaj mamy tak naprawdę? Mamy pewną działkę. Podzielono je na 3 prostokątne działki. To jest jeden prostokąt, to jest jeden prostokąt i to jest drugi prostokąt. I my znamy powierzchnię. Znamy powierzchnię całej działki. To jest powierzchnia całej działki. W ogóle niektórym może się wydać dziwne pytanie. Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Przecież my wiemy. 3750. Tylko to jest powierzchnia tej działki, a nie wymiar. Wymiary to jest długość tego boku oraz długość tego boku. Tak? Nawet nie jest działka kwadratowa. Więc my nie możemy po prostu spierwiastkować tego. Tak? Musimy podać 2 wymiary. A mamy tylko jedną daną. Ciekawe, czy nam się uda. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie. Ja wyjdę sobie od tego, że oznaczę sobie ten mały odcinek przez A. I spróbuję zobaczyć, co to A, gdzie to A jeszcze jest. Dobrze? Że ten odcinek ma długość A. Te 3 prostokąty są identyczne. To ten odcinek ma długość A i ten odcinek też ma długość A. Czyli cały ten bok ma długość 2A. Czyli zobaczcie, jeżeli ten bok mojego prostokąta ma długość A, to bok krótszy dużego prostokąta ma długość 2A. No dobra, to brakuje nam jeszcze tego długiego boku. Czyli ja też mogę go obliczyć w zależności od A. Zobaczcie, ten odcinek ma długość 2A, wtedy ten też i ten też, tak? Bo zobaczcie, to są 2 boki jednego prostokąta, zawsze mieli tą samą długość. Czyli tu jest 2A. To też ma 2A. 2A to ten odcinek, to jest to samo, co ten odcinek. Czyli tu też będzie 2A. Czyli cały bok, ten, to będzie 3A. Bo składa się z tego odcinka o długości A i z tego odcinka o długości 2A. Wobec tego pole, czyli 3750, bo powierzchnia to jest to samo, co pole, to jest to samo, co 2A razy 3A. Czyli 3750 to jest 6A kwadrat. Czyli A kwadrat to jest 3750 przez 6. No dobra, teraz będziemy to skracać. Ja to najpierw podzielę przez 3. Ja wiem, że 375 to jest 3 razy 125. Moglibyście po prostu wykonać to dzielenie pod kreską. Pod kreską to nie jest trudne, a ja będę skracała. To jest 125, 1, 0 przez 2. Tak, poskróciłam to przez 3. 3 przez 3 to jest 1 i 75 na 3 to będzie 25. Jeszcze podzielenie przez 2 zostało. 12 przez 2 to jest 6 i 50 przez 2 to będzie 25. Ja takie dzielenie pod kreską w pamięci wykonałam tutaj. Czyli wiemy, że a kwadrat to jest 625. I teraz tak, albo pamiętacie, tak jak ja, że 625 to jest 25 do kwadratu.
czyli to wychodzi 25. Ale jeżeli nie wiecie tego, no bo nie macie obowiązku znania tego rachunku, to można rozłożyć sobie na czynniki na liczby. Czyli 625 podzielić przez te liczby, przez które umiemy podzielić. Czyli lepiej przez 5, to wyjdzie 125. Potem przez 5 wyjdzie 25. Jeszcze raz przez 5 wyjdzie 5. I jeszcze raz przez 5 wyjdzie. Ja dzielę przez liczby pierwsze, tu akurat same piątki są. I teraz łączę je w parę. Jedna liczba z pary. Z każdej pary to jest... I mnożę to, co mi zostało. Gdyby jakaś liczba została, no by została nam pod pierwiastkiem. Dobra. I po składzie. I to jest zadanie, w którym oboje, i ja i Patryk, zrobiliśmy błąd. Bo oboje zostawiliśmy ten wynik. Moim zdaniem za ten wynik będą 2 punkty w tym zadaniu. Co tu trzeba jeszcze zrobić? Przeczytać pytanie. Jakie wymiary miała działka przed podziałem? To jest prawie wynik, ale nie do końca wynik. Bo wymiary to jest to i to. Tak? 2a to będzie 50 i 3a to będzie 75. I uwaga, jednostki. O dobra, tutaj ja myślę, że tutaj jest szansa, że bez jednostek byłoby przyjęte, ale dobra, napiszemy, Patryk lubi jednostki. Warto tutaj powinny się jednostki znaleźć. Ale ponieważ była tylko jedna jednostka, to jest nadzieja, że byłoby uznana bez jednostek, tak? Czyli wymiary to jest 50 metrów na 75 metrów i to jest poprawny wynik, tak? Ja myślę, że za to byłyby 2 punkty dotąd obliczenia, tak? Dotąd byłyby 3 punkty. 1 punkt, nie wiem, albo pewnie za ułożenie równania byłby już 1 punkt, tak? Myślę, że za samo ułożenie równania należy się 1 punkt, ale tego Wam nie zagwarantuję, tak? Czyli moim zdaniem dotąd za ułożenie równania, być może za samą analizę, ale tego też nie wiem, tak? Za ułożenie równania może jest 1 punkt, za to na pewno będą 2 punkty, a za to będą 3 punkty, tak? I to nieco odpowiada na jedno z pytań od naszych widzów. A jak obliczyłem, że 3750 policzyłam, przepraszam, to była dziewczyna, na 3 i obliczyłam pole jednego prostokąta, to dostanę może 1 punkt. Nie. Moim zdaniem za obliczenie pola jednego prostokąta nie będzie punktu. To niestety nie posuwa nas znacząco w kierunku rozwiązania. Ja wiem, że tutaj to dzielenie przez 3 się zawiera, tak? To trzeba podzielić przez 3, ale to nie pokazuje, dlaczego przez to 3 musimy podzielić. A jeżeli w zadaniu 20 napisałem takie równanie x razy x plus pół x w nawiasie, to się równa... tak. Jeżeli ktoś napisał to równanie, ja może to równanie napiszę, bo to jest ciekawe równanie i je wytłumaczę. To równanie, które zostaliśmy w komentarzu, jest takie: x razy x plus pół x to jest 3750, tak? To jest po prostu ktoś, kto uznał, że dla niego 2a to jest x, tak? Czyli ten bok ma długość x, tak? A ten bok ma długość x, to jest x, a to jest połowa x. Czyli inną niewiadomą sobie ktoś przyjął. To nie jest problem, że to jest inna niewiadoma. Moim zdaniem z coś takiego będzie 1 punkt. Raczej nie więcej punktów niż 1. Ale znowu gwarancji nie dam, ale moim zdaniem na 1 punkt można tutaj liczyć. Tak? Dobra. Jeszcze jakieś pytania. Bardzo się cieszę z tych pytań. A jeśli pomyliłem jednostki, napisałem centymetry zamiast metry, to dostanę 3 punkty. Tak powiem, 2 punkty na pewno. Na 3 punkty jest szansa, zależy od tego, jak to zadanie będzie w tym roku oceniane. Ponieważ tutaj nie było problemu z jednostkami, tu nie było różnych jednostek w tym zadaniu, jest szansa, że to zostanie uznane za głupią pomyłkę i nie literówkę, ale tego nie zagwarantuję, że to będzie zaliczone na 3 punkty. Dobra. Ojej, jeszcze mam 2 bardzo długie komentarze i przeczytam, bo to jest jakaś procedura bardzo ciekawa. A ja podzieliłem przez 3 i potem przez 2, czyli zrobiłem to dzielenie przez 6 i wyszło mi przez 25, ale nie zdążyłem dalej pisać, bo czas się skończył, dostanę 1 punkt. Ja bym punktu nie dała, gdybym takie rozwiązanie na sztuce zobaczyła, bo nie wiem, skąd się dzielenie przez 3 i przez 2 wzięło, tak? Ale być może jakimś cudem 1 punkt się będzie za to zależał. To tutaj tego nie zagwarantuję. Za same rachunki dzielenie przez 3 i przez 2 ja bym punktu nie dawała, ale może ktoś coś da. Dobra. Teraz tak, ostatnie. A to jest ciekawe. Jeśli wynik równania jest zły, gdyż pomyliłam się przenosząc brudnopisu,
ale odpowiedź jest poprawna, co wtedy? Zależy, czyli jest gdzieś jedna literówka. Moim zdaniem będzie tu uznane za błąd rachunkowy i to będzie utrata jednego punktu. Chyba, że ktoś ma uprawnienia dyslektyka, wtedy jest szansa na 3 punkty przy takiej pomyłce, tak? Ale znowu nie zagwarantuję. Pamiętajcie, że egzaminator, jeżeli nie jesteście dyslektykami, nie widzi waszego brutopisu, tak? Więc nie zagwarantuję, tak? Ale 2 punkty, na 2 punkty jest spora szansa, jeżeli ktoś pomylił się przenosząc wynik. Tylko, bo za sam błąd rachunkowy, bardzo często za dowolną liczbę błędów rachunkowych, które nie zmieniają tego rozumowania, jest tylko utrata jednego punktu, tak? Czyli jak są 3 punkty za zadanie, nawet się zrobiło 3 błędy rachunkowe i one nie wpłynęły na to, jak rozwiązywać to zadanie, nie zmieniły nam treści zadania, bo czasami błąd rachunkowy upraszcza dużo, to jest szansa na komplet punktów. I jeszcze jest jedno rozwiązanie, tutaj nawet nam Andrzej napisał, że on uważa to za ciekawe, więc bardzo mi zależy na tym, żeby wam to przeczytać. Więc teraz przeczytam komentarz, który dostaliśmy. A ja zrobiłem tak. Zrobiłam, dobra, bo to dziewczyna, to się cieszy dziewczyna, że 3750 podzieliłam przez 3, aby uzyskać pole jednego prostokąta. Później z tych dwóch prostokątów wychodzi kwadrat. Okej, okay. Więc pole jednego prostokąta pomnożyłam przez 2, aby uzyskać bok. Okej, okay. Czy ja rozumiem, że dostaliśmy ten wynik tutaj, ten wynik, czyli 1250, tak? Ja może to rozpiszę. Tutaj mam jakąś szansę na jakąś ramkę. Patryka, było jakieś miejsce? Mógłbym zrobić. Patryk, proszę Patryka o wyraczarowanie miejsca, bo mi bardzo ciekawi to rozwiązanie. Uwaga, mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak wszystko zniknie. Tak. Dobra, bardzo mi się podoba to rozwiązanie z komentarza, więc chciałabym o nim opowiedzieć. Czyli tak, bierzemy pole całości 3750 i dzielimy przez 3. I wtedy wychodzi nam 1250, tak? Ja sobie napiszę, że to jest P. Ojej, weź mnie wiedział. P, 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 tak? Czyli w ten sposób liczyliśmy pole jednego prostokąta. Bardzo fajnie. I potem zauważamy, że 2 pola prostokąta to jest 2 razy tyle, czyli to będzie 2500, tak? To jest pole 2. I teraz rzeczywiście, jeżeli oznaczymy sobie, że x to jest długość tego boku, to długość tego boku to też będzie x, tak? Czyli x kwadrat to będą 2 pola prostokątów, czyli będzie 2500, czyli x to będzie 50. Tak? Tak. Moim zdaniem to jest poprawna metoda obliczenia. Spierwiastkowałam również, aby zrobić ten jeden bok do kwadratu. Drugi bok prostokąta to jedna druga tego pierwszego boku. Tak. I teraz tak. Z tego wychodzi 25, tak? I jeżeli rozumiem, to potem liczymy długość tego jako połowę, że y to jest jedna druga x, to jest 25. I możemy napisać, że z, czyli bok całości, to jest x plus y, tak? Bo ten odcinek też będzie miał długość y. To jest 75. Jeżeli to pozostało tak zrobione, to jest bardzo ładne rozwiązanie. Oczywiście w całości poprawne. Jeżeli tylko oczywiście było zapisane, tak? Ale z tego, co widzę w tym komentarzu, to musiało być poprawnie rozwiązane, bo ta osoba widać, że wie, co robiła. Bardzo ładne rozwiązanie. Czyli liczymy pole jednego prostokąta, dzieląc przez 3. Potem zauważamy, że 2 prostokąty dają nam kwadrat, bo ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Liczymy bok tego kwadratu, potem drugi bok prostokąta. Ekstra, dziękuję wam za taki ciekawy sposób. Naprawdę, jak macie jakieś ciekawe metody, jeszcze raz, bo ktoś inny mógł też tak rozwiązać, nie być pewny, tak? Mhm. Więc jak wy podajcie swój sposób, my na wszystko nie wpadniemy, to też pomoże innej osobie. Dobra, ostatnie zadanie. Ostatnie. Okej. Dobra. 21. Posłuchajcie, to jest takie zadanie, w którym miejsca nam nie starczyło na rozwiązanie praktycznie. Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC, to jest ten trójkąt. Oprzy prostokątne 12 i 16, no ale są podpisane. Następnie połączył, i to jest rysunek pierwszy, bo ucięliśmy, to można pisze, że to jest rysunek pierwszy i rysunek drugi, bo ucięliśmy, no miejsca na nic nie starczyło w ogóle.
Następnie połączył środki dłuższej przy prostokątnej i przeciwprostokątnej. To oznacza, że ten odcinek jest taki sam jak ten, a ten taki sam jak ten. Tak? Bo to są środki. Linią przerwaną równoległą do krótszej podstawy, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury. I z tego złożył trapez PRST. Dobra. To Patryku, jakbyś mógł mi pomóc i... Aha, dobrze. Tak, Patryk mi pomaga technicznie. Potrzebujemy miejsca. Tak. Dobrze. Teraz tak. Od czego możemy tutaj zacząć? Skoro to jest 16, to ten odcinek ma długość 8 i ten odcinek ma długość 8. Tak? Ja mogę na ten odcinek znaleźć na tym drugim rysunku od razu i napisać, że ten odcinek ma długość 8. Tak? Tak samo, skoro tu jest 12, to ten odcinek też ma długość 12. Tak? To jest dlatego, że ten fragment to jest to samo, co ten fragment. Co dalej? Skoro tu jest środek i znamy te odcinki, to może uda nam się obliczyć długości tych dwóch odcinków. Tak? CB do kwadratu to będzie to samo, co 16 do kwadratu plus 12 do kwadratu. To jest stwierdzenie Pitagorasa, bo trójkąt ABC jest prostokątny. Czyli CB kwadrat to jest 256 plus 144. O, ale duże liczby. Czyli 400. No ale na szczęście to powinniście wiedzieć, czego to jest kwadrat. CB to jest po prostu 20. Czyli ten odcinek będzie miał długość 10 i ten odcinek będzie miał długość 10. Tak? I od razu jest to na drugi rysunek. Tu będzie 10 i tu będzie 10. Tak? Bo ten odcinek to jest ten odcinek tutaj, a ten odcinek to jest po prostu ten odcinek. No dobra. Czyli obwód tej figury też nawet umiemy obliczyć. Tak? Problem jest z tą figurą, bo tutaj brakuje nam długości dwóch odcinków. Tego i tego. To co wiemy, to wiemy, że te odcinki mają tą samą długość. Bo zauważcie, że to jest to samo, co ten odcinek tutaj. Czyli my rozcięliśmy ten odcinek, otrzymaliśmy dwa nowe odcinki, tak? I wiemy, że w takim razie one mają tą samą długość, tak? Dobra. Jak to obliczyć? No i to jest, myślę, że najtrudniejszy fragment tego zadania właśnie. Ja mam dwa sposoby na obliczenie tego. Jeden mój, drugi Patryka. Bo jedną metodą ja rozwiązywałam, drugą Patryk. Ja zauważyłam, że ten kąt jest kątem prostym. To można różnie uzasadniać. Gdybyście byli w gimnazjum, to byście po prostu mogli powiedzieć, że te trzy kąty są podobne. Niestety podobieństwa w podstawówce nie uczyli. Ale może to ominąć sprytnie. Zauważcie, że jeżeli tu jest kąt prosty, to kąt prosty jest również tutaj. A? Ponieważ to jest ten sam kąt. Bo powiedziałem zadaniem, że to jest prostokąt. Jeżeli to jest prostokąt... Trapez, oczywiście. Już jest późno. To jest po prostu odcinek. Czyli te punkty są współliniowe. Czyli te kąty będą kątami przyległymi. Czyli jeżeli tu jest kąt prosty, to ten kąt też musi być prosty, bo muszą nam razem dawać 180 stopni. Tego będzie też tutaj, tak? Ja w takim razie oznaczę sobie ten odcinek jako x. To jest ten sam odcinek, co tutaj. I po prostu obliczę go stwierdzeniem Pitagorasa. 10 do kwadratu to jest 8 do kwadratu plus x do kwadratu. To jest 100 to się równa 64 plus x kwadrat. Czyli 36 to jest x kwadrat, czyli 6 to będzie x. Oczywiście możecie pamiętać, to jest trójkąt 10, 6, 8, on wam wchodzi, większość z was już go zna na pamięć, to jest drugi po trójkącie 3, 4, 5, dwa razy od niego większy. Czyli tu jest 6, tu też będzie 6 i tu też będzie 6. To była jedna metoda obliczenia długości tego odcinka. Druga metoda, tak zwana metoda Patryka. Patrz, czy ja zrobię błąd, bo ja nie zawsze, to nie moja metoda, aha, więc mogę ją gorzej pamiętać. Okay. Co Patryk zauważył? Jeżeli mamy trapez równoramienny, to bardzo często rysujemy sobie tutaj dwie wysokości. I ten odcinek ma taką samą długość, jak ten odcinek tutaj. Czyli te dwa odcinki mają długość x, prawda? Czyli to oznacza, że zobaczcie. To jest prostokąt. Czyli ten fragment ma długość 6.
Czy ja mogę napisać, że 6 plus x to jest 12? Tak? Czy jak odejmę od obu stron 6, to trzymam, że x to jest 6. To też jest poprawna metoda. Tu jest 6. Ale trzeba, nie, w jednej metodzie i w drugiej trzeba coś zauważyć. Więc nie będziemy się teraz tym może tutaj zostawimy, ale mam nadzieję, że któraś metoda udało się na egzaminie wymyślić. I teraz pytanie, bo to policzyliśmy wszystkie odcinki, ale pytanie jest inne. Różnica obwodów tych dwóch trójkątów, tych dwóch figur. A? I teraz tak. Ja zrobiłam to trochę, może to zrobić w ten sposób, że obliczę oczywiście te obwody, jestem leniwa. Mi się nie chce. Ja zauważyłam, że trójkąt ABC, gdzie tam jeszcze widać, Widać. Ma obwód, który składa się z tak, dwóch odcinków o długości 8. O, tutaj jest 16 na... Dobra. To jest 16, ale celowo to rozbijam, tak? Z dwóch odcinków o długości 10, znowu to celowo rozbijam. Oraz odcinka długości 12. Natomiast, jeszcze będzie widać, mam nadzieję, będzie. P, R, S, T składa się z... nie ma odcinków długości 8, ale mam dwa odcinki o długości 6. Dlatego mamy dwa odcinki o długości 10. To są te odcinki, tak? I jeden odcinek o długości 12. Tak? Czyli jeżeli nas pytają o różnicę obwodów, to tak naprawdę mi ten fragment nie jest do niczego potrzebny. Bo to się ze sobą zredukuje, tak? Tak samo to się zredukuje z tym. Tak? Bo to są odcinki, które występują w jednym i w drugim obwodzie. Czyli tak naprawdę wystarczy odjąć od tego to. Czyli to jeszcze troszeczkę. Tak. 16 minus 12 to jest 4. I to jest poprawna odpowiedź, tak? 4 to jest różnica obwodów. Oczywiście pewnie prościej było obliczyć te obwody, mi się nie chciało tego do końca wydawać. Matematycy. Tak, no matematyka polega na tym, żeby nauczyć się umieć takie rzeczy. Dobra, i teraz czas na wasze pytania, bo widzę, że już się pojawiły pierwsze. I teraz czytam. A ja zauważyłem, że wyższa podstawa to 1/3 niższej podstawy. Tutaj, prawda? To jest 1/3 tego. To jest prawda. Ale skąd to wynika? Ale nie, wiadomo, nie, to widać bardzo ładnie. Dobra, to umiem uzasadnić nawet. Zobaczcie, skoro ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek, prawda? Tak samo ten odcinek jest taki sam jak ten, tak? Bo to jest prostokąt. I ten odcinek tutaj też jest taki, on jest taki sam jak ten odcinek, bo to jest trapez równoramienny. Więc te dwa odcinki są takie same, bo są odcinki z trapezu równoramiennego, tak? Te odcinki są takie same, bo to są odcinki z trapezu równoramiennego, tak? I jednocześnie te odcinki są równe, ponieważ te powstały przez tego samego. I zgadza się. Ten odcinek to jest 1/3 tego. Tak też można było to obliczyć. Wow, ciekawe rozwiązanie. Tak. A ja obliczyłem obwód trójkąta, to będę miał jeden punkt. Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tu rzeczywiście jakiś krok był wykonany, tak? Bo obwód jest potrzebny, tak? Te odcinki są potrzebne. Jest szansa na jeden punkt. Nie zagwarantuję tego, tak? Ale myślę, że jest szansa na jeden punkt, jeżeli obliczyliście obwód tego pierwszego trójkąta. Dobrze. Obliczyła i teraz tak, czytam kolejne, dosyć długie, ale myślę, że warto to zrobić. Obliczyłem bok CB trójkąta, po czym chciałam zrobić z Pitagorasa bok X na pani rysunku, ale pomyliło mi się i zrobiliśmy o ten, no napiszę, bo to, uwaga, to będzie błąd. Napiszę go, no dobra, na biało, bo już mam zajęty. Jeżeli pojawiło mi się coś takiego, 8 do kwadratu plus 10 do kwadratu to się równa X do kwadratu. I teraz tak. Jeżeli to była pierwsza linijka stwierdzenia Pitagorasa, to jest poważny błąd. I niestety dalsza część rozumowania może być już niesprawdzana. W sensie wszystko, co było po tym, może już nie być zaliczone. To nie jest błąd rachunkowy, tak? To jest już błąd rzeczowy. To jest błędne użycie twierdzenia Pitagorasa. To będzie najprawdopodobniej ostrzej potraktowane niż odjęcie jednego punktu, tak? Myślę, że na jeden punkt jest szansa, czy to będzie więcej, czy mniej niż jeden punkt, to
Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Obliczyłam bok CB trójkąta. A to, to już było. A to jest chyba to, tak. To było, tak? A wyszło tak, że dostanę jeden punkt. Tak, jeden punkt znowu, jest duża szansa, że będzie jeden punkt, bo jest obliczony długość odcinka X, tak? Ale znowu, nie znam klucza, klucz będzie ujawniony dopiero potem, tak? Poczynam zauważyć, że na stronie CK jest miejsce, że tam zasady oceniania są do ściągnięcia, ale to jest tak jakby nieaktywny link, tego jeszcze nie ma, to się pojawi pewnie dopiero jakoś w czerwcu i ja bez tego też nie jestem w stanie wam jednoznacznie na żadne pytanie odpowiedzieć. Dobrze. To w takim razie... O kwiatach? Okej, okay, to jest... A, zadanie Patryka tak zwane, dobra. Okej, okay, zadanie Patryka, zadanie o kwiatach. To dobrze, to w takim razie wróćmy. No, jeszcze trochę czasu. Tak, nie, posłuchajcie, jeżeli macie pytania, naprawdę my jesteśmy po to, żeby tutaj odpowiedzieć. Zadanie o kwiatach, a tutaj zrobiłem czystkę. A tak, Patryk usunął... Ale treść jest, to może cofnij się do treści, Patryk. Rzeczywiście, no niestety musimy robić tak, to... Tak, bo Patryk usunął wszystko, jak robił mi wolne miejsce. Dobrze. Jeśli w zadaniu z kwiatami rozpisałem liczbę 35 na czynniki pierwsze i wyszło 7 i 5, czyli 35 może powstać tylko z siódemki i piątki, to z czwórki i trójki, czyli ceny kwiatów, nie może powstać 35, to to jest dobrze? Cóż. Róże kosztowały 4 zł, a goździków było 2 razy więcej i... To jest też. To też jest dobre rozumowanie. Nie, jest... to się nie podoba. Jeżeli w zadaniu z kwiatami rozpisałem liczbę 35 na czynniki pierwsze, to nie jest. Problem jest taki, że my te czwórki i trójki dodajemy, a nie mnożymy. Musiałabym zobaczyć, tak, to rozwiązanie, ale skoro wy tutaj dodajecie, wiecie, rozkład na czynniki działa, jeżeli mamy coś mnożyć. Jeżeli to byłoby napisane, że byśmy kupowali tylko jedną rzecz, albo byśmy kupowali same róże i róże jakby kosztowały 4 zł, tak, to rozkład na czynniki nam coś daje, tak, ale w tym sensie chyba nie. Jak pamiętacie, to było tak, 4 zł za jedną różę i do tego dodawaliśmy... 3 zł za jednego goździka. Oczywiście goździków było 2 razy więcej niż róż. Tutaj było dodawanie, więc rozpisywanie 35, jak Zosia wspomniała, na czynniki pierwsze mogło nie przynieść odpowiedniego wyniku. Więc no niestety, wydaje mi się, że to rozwiązanie mogło być nieuznane. Dobrze. Czy to wszystkie pytania? No na razie widzę, że nie dostajemy więcej pytań. A już się zbliżamy do godziny 20, czyli do naszych dwóch godzin. Okej, dostaliśmy jeszcze jedno pytanie. A jak obliczyłam przeciw prostokątną? To już było. To było? Aha, faktycznie, dobrze. Zgadza się. Tutaj zadanie, pytanie do ostatniego zadania. Jeżeli wynik wyszedł nam ze zgadywaniem, tak, że TS to 8... APR to 16. Ojejku. Nie, posłuchajcie, jeżeli wynik wam wyszedł, to jest 4 ostateczny, ale wcześniej mieliście błędy, to na pewno nie będą to 3 punkty, tak? Zdarza się, że wynik w zadaniu rachunkowym wychodzi dobry, tak? Ale przy błędnych obliczeniach i wtedy to nie jest uznawane. No tak. Skończymy? No tak. Chyba kończymy. To już się przerzucamy na główny ekran, ale zniknęliśmy. Oj. I się pojawiliśmy z powrotem. To zróbmy tak, żebyśmy byli w kadrze, aby wam podziękować. To mamy nadzieję, że was trochę uspokoiliśmy, tak? I że nie znaleźliście dużo błędów poza tym, co już wiedzieliście pewnie. Życzymy wam powodzenia w jutrzejszym egzaminie z języka angielskiego albo innego języka obcego. Good luck. Tak. No i mamy nadzieję, że skorzystaliście na naszym dzisiejszym omówieniu i że was trochę podnieśliśmy na duch powodzenia. Właśnie, tu już została chyba taka elita, która chciała się dowiedzieć, jak wyglądają te rozwiązania, więc cieszymy się bardzo, że chcecie pogłębiać waszą wiedzę. Zapraszamy was również na nasze kanały. Na nasz kanał Pistacja Matematyka, żeby dowiedzieć się więcej, oraz również produkujemy wideo do liceum, technikum, więc być może to nie jest nasze ostatnie spotkanie i wasza przygoda z naszym kanałem i z naszym zespołem będzie trwała jeszcze przez kilka lat.
Bardzo chcemy, bardzo byśmy chcieli w każdym razie i bardzo liczymy na waszą, na wasze dobre oraz również konstruktywne, negatywne komentarze, jeśli chcielibyście coś poprawić w naszym prowadzeniu. I zachęcamy was raz jeszcze do zasubskrybowania naszego kanału Pistacja Matematyka. Nagranie z tego streamu będzie dostępne jak każdego poprzedniego również na naszym kanale. No to cóż, żegnamy się z wami i jeszcze raz życzymy wam owocnych wyników i cóż, prawie szczęśliwych wakacji. Już niedługo. Więc trzymajcie się. Cześć.